No, 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 nieładnie. Twitch OBS się, jak to tak zwał. No, 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 nawet nie próbuj mi więcej tak robić. Nalegam, żeby tak nie robić. Generalnie powiem szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Ale z jakiegoś powodu OBS stwierdza, że musi, po prostu musi mi wrzucić na czat. Nawet nie tyle, że czat Twitchowy, po prostu wrzuca mi w stronę główną Twitcha jako czat. I nie mam zielonego pojęcia, czemu to się tak robi, kto na to wpadł. To ja mogę, nic nie mogę, jak to mówią. Mogę tylko to wyłączyć przy pierwszej możliwej okazji. Mogę zauważyć też, że ostatnio coś bot ma problemy z sobą. W sensie. Działa, ale z opóźnieniem? Więc pozwolę sobie dać mu chwilę. Ostatni razem, jak wrzuciłem sam post zamiast bota, to od razu się obudził, więc może tym razem też będzie metoda. Oby nie. Preferuję jednak zautomatyzowaną wersję w miarę możliwości. Czy się uda, czy nie, to zobaczymy. Cześć, Sylwia. Mój OBS jest bardzo niemiły dla mnie, widzę. Nawet kiedy już ktoś pisze na czacie, to mam napisane 0 widzów. A jak wejdę na listę, to pewnie będzie jakieś 5 osób. Nie no, 4. W tym z jakiegoś powodu tak naprawdę nikogo z żywych widzów. Oby tak dalej. Dobra, widzę, że bot też się obudził. Mówię, jakoś ma problemy ze sobą. Nie wiem, czy ktoś go zmieniał, czy coś, ale teraz mu. Taki kiedyś mu zajmowało powiedzmy z pół minuty, żeby się obudził. Tak teraz mam wrażenie, że to bardziej pod dwie podpada. Już zauważyłem to na sobotnim Battle Networku, że chwilę dłużej mu to zajmuje. Cześć, Sebastianie. A teraz. Nie wiem. Nie mam zamiaru sam postować, no bo to nie jest aż taka wielka różnica, tak? No, mogę zawsze po prostu wcześniej zaczynać, cześć Licelu. I nic wielkiego się nie stanie. Przy okazji, powiedzmy, pomaga to, jeżeli chodzi o rzeczy typu ustawienie jakości, tak? Bo nie będzie powiadomienia o streamie, że o streamie się zaczął, jak stream ma, nie ma, bo restuje go 17 razy po jakości. Cześć, Son. Jedna ważna rzecz, o którą chcę zapytać się na początku. Czy wszystko jest ok dźwiękiem? Bo wiem, że przedstawiałem w kwestii głośności, żeby Sewika było lepiej słychać. Więc jeżeli jest za głośno gra, to dajcie mi znać, będę mógł już ciszyć, tak? Bo powinna być głośniejszy zazwyczaj, o tak powiem. Jeżeli jest za głośno, to mówię, dajcie mi znać, jeżeli jest ok, to zostawię. Za głośno na pewno nie jest. Czyli co, dajcie, że powinienem ją jeszcze podgłosić? Chyba jest ci. Jak? Cześć, Farios. Czekajcie chwilę. Mam pomysł. Chciałem sprawdzić, jak brzmi dźwięk na Steamie, wyłączając dźwięk na Steamie. To nie jest mój dzień, ewidentnie. Cześć, Farios, cześć, wieczorze. Czyją armię mordujemy? Póki co. Plan jest taki, że idziemy się bić. Albo sobie pogo w TPS Strikers. Ja jestem po pierwszej lokacji, że tak to ujmę. Kson, to nie ty kupiłeś się preordera tylko po to, żeby grać 4 dni wcześniej. Znaczy preordera, wersję Deluxe, tak? Bo Deluxe była dostępna już od 19 bodaj. Dobra, mamy dostępne paralogi, 3 auxiliary, czyli te zwykłe i dwie questowe.
Pytanie Laika, o co chodzi w tej grze? Zależy, czy pytasz ogólnie o serię, czy pytasz konkretnie o trzy domy. W tym wypadku skupię się raczej na trzech domach. Cześć, Dim! Co zrobiłem z Shinjim? Ścięłem mu brodę. To jest swoją drogą zabawna historia. Przepraszam, że przerywam poprzednią myśl. Ale za każdym razem, kiedy sobie pomyślę, że zapuszczę sobie brodę jakoś sensowniej, to zaczynam eksperymentować z goleniem jej. Patrzę na siebie, jak to wygląda, stwierdzam, ale to wygląda okropnie beznadziejnie, to się do niczego nie nadaje. I ta broda znika. I to jest taki regularnie powtarzający się schemat. Prędzej czy później albo się nauczę, że coś się robi, albo czegoś się nie robi, albo zacznę chodzić do jakiegoś barbera, albo do czegoś. A odpowiadając na pytanie odnośnie tego, odnośnie Fire Emblemów, zazwyczaj sprowadza się to do tego, że wybucha jakaś tam wojna między jednym a drugim królestwem i prowadzimy potyczki taktyczne na mapie. Zazwyczaj to jest coś na zasadzie, nie wiem, nasza grupka bohaterów przeciwko dużo większej grupce, niekoniecznie bohaterów. To do 65 lat bez 20. No to w sumie jakby uśrednić, to wychodzi mój wiek. Teraz jak o tym myślę. Nagrywajcie i odtwarzajcie, za co go iść. Znaczy, to nawet nie jest kwestia tego, ja po prostu za każdym razem próbuję czegoś innego. To nie jest tak, że za każdym razem próbuję to samo i to źle wychodzi. To jest tak, że raz sobie wymyślę coś innego, raz sobie wymyślę coś jeszcze innego. I tak to wychodzi. Albo raczej nie wychodzi. Nie, nie widziałem Happy. Czemu mówisz, że źle? シングに詰めるようの卓球羽毛が箱でアビスに搬入されてたんだが、アピのやつその中で寝ててよ。朝になって見てみたら箱ごといなくなってたんだ。承認連中に確認したら、程度でこっそり開かれる闇市への横流し品でな。どうやら夜のうちに送られちまったらしい。そうとして落ちピエダラ。 Ksan spokojnie, jeszcze trochę i dotkniesz. Innymi słowy, Happy została porwana, bo wrzuciła się na kradzione pierze, które wróciło do Enbar, stolicy Imperium. Kim jest on, nie? Znaczy, ja nie lubię po prostu swojego zarostu o tyle, że mam strasznie rzadki zarost na policzkach. Więc o ile powiedzmy tak po kości, że tak tujmy, idzie to jeszcze jakoś, tak? Tak, policzki są straszne, plus jedna rzecz, z której zawsze się śmieję, że mój wąs ma taki przedziałek, że idzie o tak, i tutaj ta część idealnie pod nosem wchodzi tutaj pod wargę. I to tak głupio wygląda. Zwłaszcza jak człowiek się przyjrzy temu specjalnie. Nie, ja się zawsze przynajmniej z tego śmieję. Ustne zdołanko z inżynierii genetycznej. 23 jeszcze sesja się nie skończyła? Długo. Daru! Isoide ato o utsumori da ga. Chciałbym mieć taką brodę, że można nawet oczeki pleść. Zdaję sobie sprawę, że musiałbym ją bardzo długo zapuszczać i nie wiem, szczerze mówiąc. Prędzej byłbym chyba zwolennikiem koziej, aniżeli jakiejś takiej, wiecie, dosłownie na pół metra. Jakaś taka krótsza kozia niż... Szybko zasuwaliśmy do tego ember. Rozpływać wikingów. Woda jest źle wszędzie i pół lodówki zostaje na niej. Nie no, aż tak źle to nie jest. Przynajmniej w moim wydaniu. Najgorsze uczucie to, kiedy człowiek
zaczyna sobie zagryzać jakieś okolice zarostu. Czułem się tym powodzenia. Dzięki. Shuga yurushitemo Happy ga yurusanai jan. Hito o dashi ni shite. Honto saiyaku. Widzicie, tak kończy człowiek, który chce pomóc. Co się właśnie dzieje? Happy wcuu ni chika ni ita no ni katte ni sarawareta koto ni natte tan da yo. Chijou ni detara minna inakatta kara ikisaki o kiite hikkuri kaetta nda kedo. Warukatta kara mazu wa setsumei o kiite kure. Dou shitemo koko ni kuru hitsuyou ga atta nda. 実は今日の闇市に出るって噂の品があってな。それが俺の母さんの。Czyli Baltus nas kompletnie oczukał. 俺らの位置を争ってる連中は。こそこそ嗅ぎ回りやがって。全員。Gdzieś bucha fajna dalszym się już nie wiadomo czy. Chyba tych domów jest więcej. Znaczy, domy są efektywnie 4 licząc z DLC-kiem. Bo tak normalnie w podstawowej wersji gry domy efektywnie były 3, tak? W frakcji jako takich oczywiście można powiedzieć, że było więcej i z tym się zgodzę. Ale domy były 3. W 3 domach jako tako, cóż, na razie mamy taki konflikt bardziej na skali lokalnej, że uczymy naszą klasę, tak? I mamy jakieś takie rzeczy typu, nie wiem, bandyci napadają na wioski, coś ten deseń, tak? Nie ma póki co jakiegoś takiego pełnoprawnego, dużego konfliktu. Muszę mieć Happy i Baltu... To się nie skończy dobrze. To się na pewno nie skończy dobrze. On ma trzeci poziom. Co może pójść nie tak? Jeżeli wasze odpowiedzi jest wszystko, to jak najbardziej macie rację. Nie, dobra, ale tak na poważnie. Czy kogoś bym tutaj zamienił? Wydaje mi się, że cała reszta jest okej. Bo tak, Dorotka Wejściego ma fizik, więc będzie mogła też leczyć. Mamy Linharda do leczenia i nikt więcej nie ma chyba leczenia u mnie, więc... Dwie osoby. Nie no, powinno wystarczyć, bo zastanawiałem się, czy Flame nie wrzuci sens kogoś, ale chyba się powstrzymam. Dobra. Widziałem, że Dorotka ma coś nie tak z ekwipunkiem, więc zaraz się tym zajmiemy. Jeszcze raz, czym był ten topos dokładnie? A nie, on po prostu miał wyższą szansę na kryta, a nie zadawał obrażenia. Chyba, że ktoś inny miał Devilaxa. No, zobaczę. Swoją drogą, teraz mi się przypomniało o jednej ważnej rzeczy. Jeżeli nasza postać ma jakąś relikwię, to nie da zrobić autowalk. Gra nie uznaje tego, że relikwie są ciężkie do naprawy czy coś takiego. Gra będzie ich używać w trakcie autowalki bardzo dużo intensywnie. Więc... Razem mieć to na uwadze. Czy ktoś jeszcze potrzebuje czegoś zmienić? Ty nie potrzebujesz Deluxila. A, ty miałeś Deluxa. No tak, zadaję 10 barzeń po bazy, dobrze kojarzyłem. I też raczej chcesz to odłożyć. Krytyka ma to, co trzeba. Konstans nie bierze udziału w walce, więc chyba jesteśmy ustawieni. Żeby nie było, słyszę, że trzeszczy, więc już to naprawiam. Chciałbym mu coś na to zaradzić, ale nie wiem do końca nawet co. Zdaję sobie sprawę, że taka opcja jaką teraz sobie no działa, ale... Co ja właśnie zrobiłem? Boję się? Coś... Okej. Coś tu się mocno burzy i jeszcze nie jestem pewien co. Nie, może jestem za bardzo wyczulony generalnie. To jest moja other input. Dobra, powiedzmy, że będzie okej. Nie, ja generalnie jestem dość mocno wyczulony na jakieś rzeczy typu trzeszczenie, tak? Może nie zwracam uwagi na przykład
że coś nie jest super ultra HD jakości, tak? Ale jak słyszę jakieś takie, no, takie typowo elektroniczne brzęczenie, to coś mnie trafia i muszę coś z tym zrobić, jak tylko mam okazję. Więc z góry przepraszam za jakieś takie przerwy tym spowodowane, ale mnie to frustruje. Wydaje mi się, że zabitek za wiele się nie zmieniło, ale się upewnię. Nie. No, chapeków nie chcę na Bernadette. Desperation też raczej nie. Nie, jest okej. Okay. Oglądam 360p. Znaczy, wydaje mi się, że akurat jakość dźwięku nie jest uzależniona aż tak bardzo od jakości tego wideo. W jakimś stopniu na pewno jest, z tym się zgodzę, ale nie na tyle dużym. O tak powiem. Dobra, spróbujmy zrobić tę walkę. Powiem szczerze, że nigdy nie robiłem paralogów DLC-kowych. Słyszałem o nich, że są niezbyt przyjemne, jeżeli chodzi o poziom trudności. Jak jest w istocie, zaraz się przekonamy. Widzę, że jesteśmy dość luźno porozstawiani. To na pewno. Aż na pewno mi się nie podoba to, że Baltus jest stawiany tam, gdzie jest. Jeszcze powiedzcie mi, że będę musiał ich pobić szybko. Isogi ryōchi ni. Kaka, omachi kudasai. Nani yara machi no hou ga sawagashii yōsu. No, nanda? Zokkan? Kore dake wa mamori kiraneba. Oj, coś czuję, że będziemy musieli ich szybko pobić. Sou da. Hitotsu dake itte oku. Tak? Moshi eiyū no isan mitei na bungu o motteru yatsu ga itara, kanarazu tori kaeshite kure. Nie jestem pewien, czy nie DLC-kowo zresztą. Jak czas tam przychodzi na DLC, już nie pamiętam. Dobra, jedna ważna rzecz. Jak bardzo zabijają Baltusa? W skali od 1 do 10 daje 13, więc proponuję taktyczną ucieczkę. Znam też jaką taktyczne spierdalando. Aba, Happy ma przynajmniej o tyle dobrze, że ona jako tako była przedzielana jako adiutantka, tak? Więc nie jest aż tak źle, że tak to ujmę. Blef jest u mnie kobietą. Nawet nie wiem, jak jest lodowa, powiem szczerze. Znaczy, jeżeli przez lore uznajemy tego, jak to się nazywało? Smasher, to chyba tak. Coś, o czym wcześniej mówiłem, że mam tutaj balistę, która w pewnym sensie jest łukiem, jeżeli chcemy tak to nazwać, tylko z zasięgiem na zdecydowanie za dużo. Dość słabym łukiem, ale jeżeli potrzebujemy zasięgu, no to jest świetna, tak? 12 katek zasięgu jest naprawdę dobre. Czym się specjalizuje Sensei? Głównie miecze. Możemy tak naprawdę mieć specjalizację we wszystkim, ale główną taką, powiedzmy, najnormalniejszą są miecze. Do tego dochodzą chyba oba typy magii, głównie Fae, bardziej niż Reason. Dobra, w jakim chujowym położeniu dzisiaj jesteśmy? Tutaj ta grupka wejrzego, jeżeli nikt nie będzie krytował, to wszystko przeżyje. Dorotka stoi przy magach, którzy zadają jej 0. Wow. Nie powiem, takie 0 to mogliby mi zawsze zadawać. Więc chyba po prostu pójdę się z niej bić tutaj. To nie Toronem, bo Toron. Toron siłą rzeczy trochę za mało użyć ma. Czy kilka wymaga save count na potęgę? Jak się ogarnie mniej więcej to jak, to raczej nie. Zwłaszcza, że można ustalić typ casual, żeby nie było, typ dosłownie nazywa się casual. W którym to typie nasze jednostki jak umrą, to nic się nie dzieje. Jezu Chryste, ależ my jesteśmy beznadziejnie ustawieni! Co to do cholery jest?! Dobra, oni mnie tutaj zabiją, jeżeli ja zostanę tutaj, jak jesteśmy. I absolutnie mi się to nie podoba w żaden sposób.
Na pewno będziemy musieli tego balona jakoś w miarę szybko pobić. Pytanie... Nie mamy nigdzie pola, które wskazuje na to, gdzie on by uciekał, z tego co widzę. O mój święty Boże, Lizzie teatru. Come on! Ile ty masz stasi? Przepraszam, mnie zabije. On i tak zdąży tu podbiec. Więc jedyne co mogę zrobić, to podejść tutaj, gdzie mają trzy jednostki na mnie zasięg. Wiecie co? Wiecie co? Ale już mam ochotę po prostu zdestartować w tej chwili. Bo to wymaga zupełnie innego rozstawienia jednostek. Dobre pytanie. Czy jak suspenduję... To czy będę mógł wrócić po prostu przez continue? Tak, będę mógł. Okej, to teraz skupmy się na ustawieniu jednostek też, żeby wszyscy przeżyli pierwszą turę. Nie myślałem, że będzie aż tak źle, powiem szczerze. Zazwyczaj domyślne ustawienie jednostek nie wygląda aż tak źle, ale tutaj widzę, że odrobinę się przeliczyłem. Znaczy inna kwestia, że miejsce w Crystal Lizita było chyba jednym z najgorszych miejsc do stania, jakie tylko istnieje. Okej, więc jeszcze raz. Jednostki stoją dobrze, tylko muszę je przestawić. Czy możesz się zamienić z Baltusem? Nie. Czy możesz się zamienić z kimkolwiek? O, od razu lepiej! Ona to jest bezpieczna przynajmniej jedną turę. To jest duży postęp. Czy ktoś jeszcze wydaje się w takim absolutnie beznadziejnym położeniu? Wydaje mi się, że... Zastanawiam się, czy Bernadetta nie powinna się zamienić z Sylvanem? Ale to jedyne, co mi przychodzi do głowy? No bo Linhart też nie jest w jakimś super dobrym położeniu, ale to raczej powinno się dać obejść. Podkreślenie słowa powinno, zwłaszcza, że Linhart, jak widzicie, ma 68 HP. I z tego pamiętam 12 obrony, więc też raczej jest bardziej żywy niż mniej, że tak to ujmę. Więc wydaje mi się, że teraz już powinno być ok. Podkreślenie słowa powinno, oczywiście. Dobra, zróbmy to jeszcze raz. Ty uciekasz, żeby nie umierać. Tutaj potencjalnie jedna osoba może mi atakować Happy. A jednocześnie Happy może spróbować skrytować tego dziada na śmierć. Kiedy ostatni raz to się źle skończyło? Kto do mnie ma zasięg? Ktoś tutaj z dołu. Oni z dołu wszyscy. O mój święty Boże. Ale już to nie wygląda dobrze. Hej, Duke. Oni biją mocniej niż myślałem. Czemu on bije za 21? Jezu Chryste. I chyba już rozumiem, co ludzie mieli na myśli przez paralogii z DLC, jaką są zdecydowanie trudniejsze niż reszta. Chciałbym tylko przypomnieć, że jestem dość zauważalnie przelewelowany jak na ten poziom paralogu. Tam powinienem być. Boję się. Nie ironicznie się boję. On mnie odda. To jest najgorsze. Dobra, ile osób chce się dorwać teraz do dupy Bernadette? To jest pytanie ważne. Tylko jedna. Nieźle.
Gejsona jak tutaj podejdę, to dużo osób będzie chciało się dodawać do mojej dupy tutaj. Bo tak, on mnie bije za 4, za 4. Jeżeli stanąłbym tutaj... Poczekaj, ile oni mają ataku właściwie? Ty będziesz miał zasięg tylko tu, więc nie jest źle. Ty masz 27 ataku, Sylwan ma obrony 16, czyli byłoby 11, czyli chyba jest znośnie. Nie, to na pewno nie jest tego typu rzecz. Znaczy, mówię na pewno, jakbym miał 100% pewność, że tak w istocie nie jest. A takiej pewności nie mam. Bo też nie chcę robić siebie jakiegoś super eksperta w dziedzinie w trzech domów. Nie jestem jakoś kompletnie niekompetentny, ale... też jednocześnie nie chciałbym się robić Bóg wie kogo. Niech zgadnę, to też jest snajper, prawda? 32 ataku, ja pierdolę! 32 ataku! Dlaczego? Chłopów pojebało. Mógłbym go zabić, ale wtedy spodziewam się, że on mnie pobije. Bo on mnie bije 4 razy... Panie, 4 razy 2. On mnie bije w ogóle. Ile ty masz zasięgu? Bo na chwilę obecną on bije za 20 w Flintharta. Zastanawiam się, co jest mniej bezpieczne. Zostawić jego przy życiu? Poczekaj, ty masz 4-8. Ty masz... 18 magicznego, czyli wejdzie za 12. 12 plus 8, 20, plus on mi odda. Umy zawsze zgambitować po prostu. Ale oni tak mają 3 kratki zasięgu wtedy. Ile lightning shot ze Steelballa zada? Za mało. Czyli takich nie zabije i takich nie zabije. Maty. Bo teraz tak, zostanę na 13 HP, czyli ten mag będzie w stanie mnie dobić, więc to jest trochę zbyt ryzykowne. Wydaje mi się, że najbezpieczniejsze, co mogę zrobić, to po prostu tak go strzelić. On strzeli za 20, on za 0, oni nic nie zrobią. Kto jeszcze się nie ruszał? Lezitea jest w tej chwili w kiepskiej sytuacji, gdzie jak podejdzie, to zostanie bardzo brutalnie zabita, zgwałcona i przeruchana gorzej niż te platki memowe. Dobra. I teraz muszę wymyślić, co robi Ferdek. Ferdek dobrze by było, żeby zabił łucznika. Czy jesteś w stanie zabić łucznika? Jak najbardziej. Bardzo mi się podoba twój sposób myślenia. Łucznicy tutaj to największy skurwysyń somatniatury, jaki od dawna widziałem. Nie, serio. Dobra, on bije Sylwana, Sylwan go zabije. Odpalenie sklep punktów. Znaczy... Mam wrażenie, że to jest coś, co było poruszane jeszcze ostatnio, że... Mam affiliate jako taką, ale nie mam jeszcze ustawionych rzeczy, które są za punkty. O tak powiem. Zero karta. Myślę cały czas na tym, co mogę ustawić i... Nic nie powiedzmy natychmiast nie przejść do głowy, tak? On na szczęście nie trafił i Bernadetta go dobije. Nie dobije. Albo dobije. Nice. Bardzo aprobuję to użycie kresa. Aprobuję też... Znaczy nie aprobuję tego, że Bernadetta ma więcej magii niż siły. To jest jedna rzecz, której na pewno nie aprobuję. Hehe.
To jest takie, dlaczego? To prawie tak złe jak level up Kaspara. Cóż za pudła, proszę państwa. O nie, zero. Chyba teraz... Ta część planu, która w najgorszym wypadku skończy się bardzo źle. Zależnie od tego, jak bardzo zostanę udupiony przez RNG. Halo? Okej. Okej, żyję. Chyba. Okej, żyję. Jestem przyzwyczajony, że protagonistka unika większości rzeczy, więc kiedy dzieją się takie rzeczy jak przed chwilą, to zacznę się naprawdę martwić. Dobra, czy mam kogoś, kto jest w stanie uleczyć mi protagonistkę? To jest bardzo ważne pytanie. Tak zwane ważne pytanie z gatunku egzystencjalnych. Bo on potem... What the fuck? Dobra, wydaje mi się, że bezpiecznie mogę zrobić to tak, że... O tak... Tak, tak myślałem, że mogę to tak bezpiecznie zrobić. Zakładałem, że Mac mnie nie skrytuje. To on powinien atakować protagonistkę, tak. Atakuje protagonistkę. Ale jak to wygląda? 20 z 69% szansą. Czy coś u mnie dubluje? Pewnie nie. Def już nie mam, Nosferatu mi się nie przyda. Teoretycznie najlepiej było użyć czegoś, co ma największą szansę na kryt, ale i tak nie krytne, więc... Najlepiej byłoby użyć czegoś, co i tak go zabijałem, ma największą szansę na trafienie dwa razy. Ile ty masz movementu? Ten kolej z kolegą 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I nie masz zasięgowej broni, prawda? Nie. Dobra, czyli tutaj HP będzie bezpieczne. Przechodzę, została poziom. Bonus do obrony też jej się przyda z pewnością. No dobra. Dodatka do końca robotę. Ta strona jest bardzo chujowo ustawiona, nie będę kłamał. Ogólnie to każda moja strona jest w tej chwili chujowo ustawiona, ale o tym się nie mówi. To jest zły pomysł. Nie ma czego zdublować, więc to wciąż jest zły pomysł. Ja to aż magiczny. Omegle lul, że tak to ujmę. Sivaganem mnie skrzywdził. A to swoją drogą! tak wydaje mi się, że mogę zrobić. Jeżeli tamten mag bije za 14, to... Nie ma szans, że Bernadetta tego nie przeżyła poza krytem? To do kiedy? Chyba 8, 4, 10. Czyli najbardziej mi się opłaca jego. Pobicie, że jestem w stanie go zdublować. Okej. Okay. Tak, paragon Ashen Wolfów. Powiedzmy, że moje pierwsze podejście do niego spotkało się z tym, że Lizytia dostała na wejście jakieś... Za duże jednostek, które mogłyby ją zabić. I to tak, że nie miała kompletnie jak uciec, więc stwierdziłem, że nope. Stalowy nice. Byle trafiła. Pozbyłem się łuczników, cały duży plus. Nosferatu pewnie nic nie zada. O Jezu, ależ to nic nie zadaje! Ile ty zadasz? 13 petrze. Wydaje mi się, że mogę... Szkolnie mi, ile masz ataku? 23, Linhardt ma 12 defa, 11...
od niego na pewno nie umrze, więc sobie dobrze Linkhead może podejść, powoli wyciągać. Lizitea wciąż efektywnie nie może nic zrobić. I chyba jeszcze została tu Rafaelka tylko. Jep, jeszcze tu Rafaelka. Tringowanie. Stalowa. Come on. O, babijemy. Potęga. Czyli ruszaj i zobaczmy, co się stanie teraz. Oni będą dodatkowe Sylwana, który krytnie ewidentnie. Za 30. Ja pie. Nawet lucky. Dosłownie nawet lucky. Sylwan tu robi bardzo dobrą robotę na chwilę obecną. Nie będę kłamał. Linkhart go zabije. Jezu, Chryste, 28 razy 2. Linkhart, nie przesadzasz? No, ma 0% szans na kryta, więc nie muszę się przejmować tym aż tak bardzo. Tutaj też jest 0% szans na kryta. Dobra. Wydaje mi się, że jesteśmy w coraz lepszym położeniu, nie licząc potencjalnych posiłków, które mogą się pojawić. Dobra, nie weszło, na moje szczęście. Ten złodziej jest dość silny, co mnie niepokoi. O, a propos posiłków, O, dużo ich jest. Nie będę kłamał. Dobra, więc tak. Jak to wygląda? Źle. Bardzo źle. Combat Art raczej go nie zabije. Nie. No i sobie jest chujowo, ale stabilnie. Jest to nie dobrze, mogę tak to zajść. Dzięki Bogu, że mój atak przed jego atakiem, I guess. Berni może teraz po prostu kolegę odstrzelić. Niech Baltuś kolej zabije. Nie śpieszy mi się do tego, nie będę kłamał. Dobra, dodatka może powoli się przemieszczać, żeby zmierzać w stronę, w której jest rzeczywiście potrzebna pomoc. Tak na przykład tutaj. Right, jemu uciekł ten. Tutaj będę potrzebował kombatarta chyba. On to przeżyje. Jezu Chryste. Proponuję w tym momencie taktyczne spierdalando chyba. Miał nic do leczenia, ale bez tego się obejdę na szczęście. Chyba jak wygląda nasza sytuacja? Z tym magiem chciałem coś sensownego zrobić. Akurat Lizita, jeżeli chodzi o obronę magiczną, jest całkiem dobrą postacią, więc o to się nie powinienem martwić. Ten mag też, ale na szczęście Luna ignoruje obronę magiczną. O ile tafi. A tafia. Dobra. Teraz tak. 4 razy 4. Ile masz zasięgu? Kolego, powiedz mnie. 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Czyli tutaj nic nie zrobi. Podleczymy... Petę czy Fertka? Fertka. Na wszelki wypadek. Zrobię to bezpiecznie. Że tak się wyrażę. Czyli z tej strony jesteśmy w miarę bezpieczni w tym momencie. Zabijamy go z pomyka. No i dobra. Jak teraz będzie wyglądać nasza sytuacja? Ja nie zauważyłem, że posiłki głównie od dołu póki co przychodzą. Dobra. Tutaj muszę się bardzo szybko zająć tymi łajdakami. Pytanie za 100 punktów. Czy ja mogę, będę w stanie sprawić
A cholera, nic się chcą na tylce rzucać. Olga nie będzie miał... Ile ma zasięgu? Dużo. Luna to nie jest coś, co mi się tu przyda jakoś specjalnie. Ile oni biją w lice? 13 razy 2, czyli... Mógłbym zawsze im kompletnie zablokować przejście za pomocą Petry i Linharta. Co jest w miarę bezpieczną opcją, przynajmniej mi się wydaje. To, że nie będę trafiał, to już zupełnie inna sprawa. Asfalowym? Nie będziesz dublować. A żelaznym? Będziesz dublować. Chyba mniejsza szansa, że trafi. Poczekaj, ile on ma zasięgu dokładnie? 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A, okej, bo to jeszcze na tym polu będzie mógł zaatakować, jasne. This is fine. Nie zdubluję. Okej, czyli nie będę dublował tak siak, więc mogę równie dobrze użyć Nosferatu. Jak tutaj stanę, to oni nie będą mogli atakować Liv Day, więc... Liv Day jest teraz bezpieczna, nawet jeżeli Linhart to będzie w sumie za 16. On będzie chciał się rzucić na Feldka, tak samo jak on się rzuci na Feldka, ale Feldek jest teraz w miarę bezpieczny. On miał 30 ataku, prawda? Tak, on miał 30 ataku. I podejrzewam, że jako asasyn ma niezerową szansę na to, że mnie krytnie. Czyli generalnie Feldek tutaj będzie raczej za tankę robił. Ja tu masz taku 23. Czyli tak, 9 i 16. W sumie 25, czyli jest ok. Ja byś chciał jego bić. 9. Bo chyba po tym względem nic się nie zmieniło i nawet głupio z tego bolanca zostaje mu 1 HP, tak. No dobra. Jakby Sylwek podszedł, to i tak atakują Feldka. Czy jest sens atakowania go? Wydaje mi się, że nie. Znaczy, co mógłbym zrobić, to zmienić na Javelin, ale wtedy nie wiem, czy nie będę zdublowany przy ataku. Tego ataku średnio mi się opłaca wykonywać, więc się powstrzymam. I po prostu niech on tutaj podejdzie, żeby przytankować. Tutaj widzę, że bardzo, ale to bardzo intensywnie chce do mnie kolega po to... To chyba mała szansa, że trafi, ale... Ulala! Cóż za okaz... Nie teraz, nie, nie. Dobra, w jakim tu byliśmy położeniu? W jakim, że mógłbym podejść tu dołem od biedy? Baltus, mam ochotę powiedzieć, żeby po prostu stał tutaj, bo to jest jedno z bezpieczniejszych miejsc, gdzie może stać. A ty wylecz Happy. Z tego co pamiętam, Happy też musi przeżyć. Jako lance ma Feldek przy sobie. Nie zmieniałem mu jej, więc powinien mieć tą, przez którą nie będzie dublowany. Przelazną. Nie powinien być dublowany przez tego asasyna. Przynajmniej takie mam wrażenie, że nie powinien. No tak, 16. Nie 16, ale 2. Plan był generalnie taki, żeby właśnie nie był dublowany, tak? Bo wiem, że dublowanie mogłoby go zabić. No dobra. Powoli to zaczyna jakoś wyglądać sensownie. Protagonistko możemy od tej strony podchodzić.
Sylwek... Sagitarę dobiję. Nice. Bardzo nice. Aprobuję takie nice'y. Bernie nie musi longbowem strzelać. Może ironbowem. 1 HP, piękne. Tym razem niestety Kres się nie załączył, ale przebrojemy to. No i dobra. Ferdek na wszelki wypadek niech stoi tu, gdzie stoi, żeby nie oberwać czymś głupim. Ale Zitea niech spróbuje go dobić, czym ma największą celność. Typowy level up Leaf Day. Plus do magii, plus do dexa. Najlepsza umiejętność do zabijania Death Knightów w grze, don't at me. Znaczy Death Knightów. Granny Dark Spikes to czar, który zadaje potrójne obrażenia kawalerzystom. Ja to na czwartka. I jeżeli ma się odpowiednio szybko Lizzie, to potrafi ona dosłownie zmaszotować tego Death Knighta, z którym tyle się używaliśmy. No tylko mówię, no trzeba mieć odpowiednio wcześnie Lizzie, tak? Co albo sprawdza się tego, że ją grindujemy dosłownie od samego początku, albo jesteśmy w złotych jeleniach. Gierka podpisuje szkolenie postaci. Generalnie, jeżeli chodzi o szkolenie postaci, to są powiedzmy dwie główne rzeczy. O, magowie. O kurwa. Baltus! Baltus! Nie! Nie! O mój święty Boże, Baltus. Baltusie, nie! On jest martwy. Okej, okay, Stayson nie jest martwy. Stayson też jeszcze nie jest martwy. Szukam sposobu, żeby nie był martwy. Wracaj tu! God damn it! God damn it! Nie, nie będę aż tak próbował, spokojnie. Czy dasz radę Toronem? Nie. Czy dasz radę Sagitarę? Nie. Czy Fire dubluje? Doskonale. Znaczy, Baltus nic nie zrobił jako tak, tylko chodzi o to, że pojawiły się posiłki w jego okolicy. Baltus ma trzeci poziom. Przeciwnicy są na 14. Celem misji jest, żeby Baltus przeżył. Jak zapewne możesz się domyślać, nie jest to kombinacja rzeczy, które, jak się je wymieni razem, są graczowi na rękę. Tak w bardzo dużym skrócie. Zmaksowaliśmy Prista. Tu jest dwóch magów, więc dobrze by było, podkreślam, dobrze by było, żeby wytankowała ich albo Lezitea, albo Linhart. Zwłaszcza, że nie wydawało mi się przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, żeby to byli ci magowie, którzy mają jakieś kompletnie bezwartościowe czary. Dobra. Happy. Weź tu podejść na chwilę. No dobra. Baltus, słuchaj. Musisz jakoś to przeżyć. Masz trzeci poziom, wierzę w ciebie. Nie krytnij. Okej, okay, nie krytnął. Debanta nie strzeli. Nie jest źle. Bywało gorzej. Nie dobierajcie się do... O. Nie dobierajcie się do Baltu. Znowu jeden! God damn it. Co się dzieje?!
Przestańcie wysyłać posiłki! Ile?! Boże! Co do cholery?! Dobra, Baltus, jak bardzo twoja dupa nie przeżyje? Masz Vulnerary, prawda? Używaj tego. Nie obchodzi mnie jak, ale masz to przeżyć, Baltus. Au. Dobra, Baltus jest w ciężkiej dupie, ale to wciąż jest do ubiania. Ty i zabić tego cholernego kapłana. Ale spójrzcie na to z tej strony! Wygrinduje sobie wszystkie możliwe klasy! Czy ty masz tylko... Nie, masz heal, ale obecnie jesteś poza zasięgiem. Dziękuję. Dzięki Bogu za fizyk. Dobra. To teraz tak. Przypomnij mi, ile masz resista. 13. Ile macie ataku? Ile? Jakie kurwa 35 i 36? Wiecie, litość. Ile masz te 19? Weź przytankuj chociaż jednego, to... To będzie twój priorytet na chwilę. Ej, ktoś na ciebie rzuca? Halo? No to... Okej. Okay. Nie, mógłbym się, że widziałem strzałkę z prawej strony. Klecie Avnichalta. Inną niż ta na dole. Okej, okay, jestem ślepy, widocznie. Either way. Leżyj. Dobra. A, bo on mnie dubluje w ogóle. A co ci mem? Nie pamiętam, Paralog to jeden wielki mem, który... Nie przestaje dawać, jak to mawiał klasyk. It's the gift that keeps on giving. A, oni teraz podchodzą. Dobrze. To ciekawe. Mam dziwne wrażenie, że skala dupy, w której jestem, przekracza właśnie wszelkie możliwe granice. Zaraz się przekonamy. W najgorszym przypadku cofniemy się jakieś dwie tury do tyłu. Tylko po to, żeby moja drużyna mogła w miarę bezpiecznie z powrotem... nie zabiję. Żeby moja drużyna mogła najpierw się zająć tamtymi żołnierzami. Ile ty masz zasięgu? Come on. Okej, okay, ile Bernie ma? 12 obrony... Ty masz... Co się do cholery dzieje w tej grze? To jest Paralog na 13 poziom! Czy wy to widzicie?! Jeszcze mi powiedzcie, że... Okej, okay, nie jest to tyle... Na tyle źle. Okej, okay, ważne pytanie. Ile masz zasięgu? Okej. Okay. Ile masz zasięgu? Okej. Okay. To jest pozytyw. Jakkolwiek to nie brzmi, to jest pozytyw. Fakt, że oni zabijają listę na hita, to już nie jest pozytyw. To jest jeden wielki pierdolony negatyw, z którym nie mam pojęcia, co zrobić. Oh boy! Boy, boy, boy.
Chcę, żebyście wiedzieli, jeżeli zdałam całkiem niezłe branie. Całkiem niezłe, kurwa, branie. Jaki ty masz disturbance? Okej. Okay. Disturbance to jest coś, czego potrzebuję w tym momencie. Błagam, traf! Oh boy. And we're going to have some fun here. Ależ będziemy mieli, kurwa, zabawy. Zabawy w chuj. Zabawy w chuj. Tak, to jest jeszcze do odnotowania, wierzę w to. Cześć, Krystian. Przychodzisz na moje załamanie nerwowe. Nie wiem, jak się z tym czujesz. Ja mam cichą nadzieję, że przynajmniej kogoś nikt dobije, ale ewidentnie nie. Znaczy inna sprawa, że muszę coś z tymi wajzami. Też nie, nie muszę. Piu! Ależ nie było. Mogę ich zablokować! O mój święty Boże, dla przypomnienia, jakby ktoś nie pamiętał, to Feldek nie ma w tej chwili Gambita, więc nie może go użyć. Nawet nie sugerujcie. Jakie kutwa 24? Co jest kutwa 24? Tak dla mnie, kurwa, memuje. Oni jeszcze będą mieli też nie gdziekolwiek nie pójdę. O mój święty Boże! Czy wy to widzicie? Ja jeszcze na samego siebie nie może poleczyć. O mój święty Boże! Czy mamy jakieś tomy, które mają więcej... Tak, mam tomy, które mają więcej speeda. Ale to i tak mi nie pomoże. To jest to. Jakkolwiek daleko bym nie uciekł, to i tak przynajmniej dwie jednostki będą miały na mnie zasięg. Wiesz, co to oznacza? O boy. Tyle chyba wystarczy. Okej, okay, jedna rzecz, której się właśnie dowiedziałem przed chwilą, to ta, że... Ależ my tej kurwa będziemy sobie dalej od nich. Tym razem nie próbuję wyciągać tych white na dole. Tylko będę próbował zająć się tym, co jest tutaj. A potem będę się zastanawiał, co dalej. I generalnie z racji tego, ilu tu mamy wrogów... Chciałem powiedzieć, że pozwolę sobie też powoli Dorotkę przesuwać, ale chyba mi to nie grozi. A, ty też nie możesz ruszać. Dawaj! Jan! Dobra, ja ciebie i tak potrzebowałem, żebyś go dobiła. To się nie zmieniło akurat. Ty z tego pamiętam, czy żyjesz tą turę, więc whatever. Ty i tak musisz go dobić, bo inaczej on pójdzie zabić Baldusa. No i dobra. Teraz mniej więcej wiem, co się wydarzy w tej turze, więc nie przejmujemy się tym aż tak bardzo. Chciałem
Chciałem powiedzieć, że Baltus tylko weźmie na przeczekanie, ale to chyba tak dobrze nie działa. Either way, muszę coś tutaj kombinować. Jest zawsze szansa. Nic, nie ma gambitu. Czy znacie pojęcie nienawiści do samego siebie? To ja chyba właśnie odkrywam. Nie wiem, czy na nowo, czy na staro, czy ki diabeł. Ty masz lur, czyli coś, co jest mi absolutnie nie na rękę w tym wypadku. Kogo mam zaznaczonego w ogóle? Ciebie nie potrzebuję, bo z tobą się nie chcę bić. I mam zaznaczonego... Ciebie nie. Ciebie. Dobra. Czyli generalnie moi przeciwnicy mają zasięg... Kurwa wszędzie. Kurwa wszędzie. To będzie moja odpowiedź na najbliższe pytania. Kurwa wszędzie. Dobra, muszę powoli się do nich dobierać. Gambit Linharda był czysto defensywny, więc to nie wchodzi w zakupę. Czy jestem w stanie ich zdublować czymś? Kupim? Tak. Muszę powoli jakoś zacząć ich wyżynać tutaj. Bo inaczej to po prostu nie przejdzie. Ja to widzę, ja to czuję. To teraz pytanie. Ja ty masz zasięgu? W kratkach proszę. 7. Raz, 2, 3, 4, 5. Dajmy na to, jeżeli tu bym stanął dwoma postaciami, to on by musiał zejść tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli nie. Dobra, czyli wydaje mi się, że mogę jego postawić tutaj. I teraz, jeżeli Sylwek stanie... Czy ty jesteś, kurwa, łucznikiem? A, mogę tak powiedzieć, jasne. Ale tylko przypomnijcie mi, 24 i 24 minus 14 to będzie 10-10, dobra. Czyli Linhart może... No tak, Linhart, Ferdinand może tutaj stanąć. Krystian, to, że nie czytam twojego Battlegeusa, nie znaczy, że nie czytam czatu, wbrew pozorom. A są gry questów generalnie nie przyjmuję, jeżeli gram w jakieś gry, które mają dobrą muzykę. A już na pewno nie będę przyjmował zamiast tej muzyki, która tu leci psa GPS-a. Szanujmy się. Poczekaj, teraz dobrze myślę. 10, 10, tak, dobra. Happy musi się odsunąć. Pewnie do przodu. Ty wylecz tak. Pytanie. Ej, nieźle. Jeszcze chwilę i to może mieć sens tak naprawdę. Bo z tego się zastanawiam, czy potrzebuję w ogóle tu podchodzić. Wiecie co, na wypadek jakby to nie było, ostatnia fala posiłków. Może jednak podejdę. Jeszcze nie zrobię swojej tury. Peta. Dobra. Zobaczmy. Ferdy koberwie, to mnie z planem. Sylwę koberwie, to mnie z planem. Skośnij mi się jakiś proszek przyspał. To nie brzmi dobrze.
Są tacy, którzy takie by powiedzieli, że... Ain't a stop. Dobra. Więc tak. Mogę po prostu stalowym wyciągnąć raz? Tak. Ewidentnie mogłem coś krytnąć. Bawa się asysty oczeniem. Czy mi się wydaje, czy ja od godziny siedzę nad jednym paralogiem? Mój święty Boże. Nie wiem, jak się z tym czuć. A ja to mogę odkładać. To nie tak dobrze, jakbym chciał, ale zawsze też. Aż nie ukrywam, wyzwanie jest. O mój Boże, lady. Hit plus 20. Co biorąc pod uwagę, że czasami nie trafiamy, to się przyda. Zwłaszcza do kombatantów typu Dead Eye, które mają dość nisko szans na trafienie same z siebie. Dobra, jak wygląda nasza sytuacja tutaj? Wszyscy będą chcieli dopylić tutaj za chwilę. W to nawet nie wątpię. A propos chcienia dopylić tej. In before, czy to legalne? Nie, to nigdy nie było legalne. Osiem razy 2, a Sagita 12, dobra. Byłoby razy 1 tak czy jak, bo nam się skończyły. Poison Strike. Okej. Okay. Dasz radę go dobić kombatartem? Proszę. Czekaj, Lightning Rail. Lightning Rail dobrze działa na kawalerzystów, więc to akurat idealna odpowiedź w tej chwili. Ale Szperdek dostaje chujowe level upy, Jezu. Spójrzcie, jakie on ma statystyki na 19 poziomie. Dobra, weź tu. Klim. Halt. Weź go wylesz, proszę. Znaczy, chodzi mi o to głównie, że suma jego statystyk jak na ten poziom jest w tej chwili niska. O to mi chodzi głównie. Że pomyślałbym, że w tej chwili będzie miał wyższe. Bardziej pod tym kątem patrzyłem. I tak swoją drogą, przysięgam na bogów. Jeżeli znajdę jeszcze... Znaczy, jeżeli znajdę, jeżeli przyjdą jeszcze raz posiłki... A może to nie jest Bernie. Bernie. Ona nie dobuje. O mój Boże, ona nie dobuje. Boję się. Nie, jedynie się boję, jeżeli Bernadetta nie dubluje. Tego też się boję. A, dodatka i tak nic nie zrobi, bo nie ma zasięgu. Znaczy, może fizykiem leczyć, tak? I teraz tylko liftę. Dobrze, to już nic. Miałaś lunę? Nie, nie miałaś lunę. Tam już nic nie zrobi, słan nic nie zrobi, miasta nic nie zrobi. A to samo! Leczonko! Powoli mi się leczenia kończą. Nie podoba mi się to. Wydaje mi się, że z tej perspektywy już wiele więcej nie zrobię. Więc mogę tak naprawdę głównie czekać, aż cała reszta się bierze, żeby pobić tą trójkę, która tutaj stoi. Czy z prawej wszyscy się ruszyli? Tak. Tutaj mogę czekać, aż ten Max się ubije sam. A przez sam mam na myśli, że ktoś go ubije. No i powinienem tutaj już widzę. Jeżeli on krytnie, to jest well. Okej, nie krytnął. Czy ty nie masz łuku? Masz łuk. Ale nie, ja kombatasów do łuków.
Ech, no dobra. Headshot? Za mało. Headshot Norboa? Słyszałem tego Facebooka, spokojnie, nie? Już nad tym testuję. Dobra. Wiecie co? Wiecie co? Mam swój pomysł. Nie, dobra, nie będę aż taki. Podlecz Happy. Happy. Będę naiwny i powiem, że bardzo to stało po prostu. Najwyżej zaraz będzie się okazywało, że muszę startować. Nie, przecież nie będzie już więcej posiłków, prawda? To musiały być ostatnie posiłki, prawda? Nie istnieje świat, w którym jest więcej posiłków, prawda? On się chyba to nie przejmuje. Ciekawe, czy oni teraz się zaczną ruszać, czy będą mógł ich tak każulowo odstrzeliwać z 50 km. Nie wierzę, żeby ta gra była na tyle głupia, ale jeżeli będzie, to będzie to moja własna satysfakcja, że mogę coś kiedyś zajść po tym, co mnie spotkało do tej pory. Eba Baltus tam ma stać. Od biedy mogę Happy przesunąć. Będą podchodzić. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby nie podchodzili, ja tak powiem. Dobra. To teraz tak. Praktycznie każdy i jego matka umrze, jeżeli spotka się z tymi bezczelnymi magami. Salista, masz robótkę. Jedną robotę. O mój Boże, 9. Naprawdę 9. Dobra. Niech będzie, to taka robota, I guess. On nie zmieni się w bestię, prawda? Pamiętacie, jak mówiłem, że nie przyjmuję song questów? To było specjalne takie momenty. Pozwolę sobie. To bardzo dobrze oddaje w tej chwili mój stan mentalny. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Ja tak tylko mówię. Ah!
Ulala. Udało. Czuję się, jakby ktoś chciał mi coś powiedzieć, ale chyba mi się tylko wydaje. Wydaje się. Wydaje wam się tylko. Chciałem na klawiaturze to zapauzować. A potem zadałem sobie sprawę, że prawdopodobnie włączyłby jeden z filmów, który leci na... znaczy leci. Jest włączony w tle na YouTube. Dobra. Teraz pytanie, jaka jest kolejna część mojego master planu, ej? Dobra. On się zmienia bez tyje. Czy to Marta Singowa, tak? Jeden, dwa, kurwa. Chyba czegoś nie rozumiem. Czy może mi ktoś wytłumaczyć, jak bestia, mając atak, zasięg ataku 2, jest w stanie mnie atakować na tej klasy, na którą właśnie chce się przesunąć? Chyba, że Giant Wings daje plus 1, ale nie powinno. Nie, nie daje. Znaczy, z tego co mi wiadomo, to jest na zasadzie, że Awakening jest spoko, Fates trochę mniej. Przy czym sam grałem tylko trochę po Awakeninga. Okej, to jeszcze raz. Ważne pytanie za 100 punktów. Atak, który ma 2 zasięgu potencjalnie i brak mu żadnej ability, która zwiększa mu zasięg dodatkowo do tego. A on pomimo tego może mnie atakować jak tutaj stanę. Powiem więcej, może mnie atakować jak tu stanę. Jak? A! Dobra. Jest latający, więc może sobie stanąć na tych 4 kratkach. Dobra, czaję, już czaję. Nie, bardziej mi chodziło... Nie chodziło mi o to, że on może przelatywać nad moimi jednostkami, tylko jak on może stanąć, tak? Tylko potem... Uświadomiłem sobie w porę, że może po prostu zajmować jedną z tych kratek, które nie są dostępne dla jednostek naziemnych. Więc po prostu stanąłby tutaj i miałby zasięg tutaj, dlatego ma te zasięgi tutaj. Bo może sobie nad tym latać. Either way. Wydaje mi się, że jedyna osoba, która może sensownie przytankować tej chwili, to Sylwek. Dobrze myślę, czy nie dobrze myślę? 7 na 2. Easy. Bernadette powinna być w stanie... Powinna być w stanie? Tak, zdjąć mu jeden pasek. Tylko z drugiej strony nie jestem pewien, że to nie jest tak, że jak mu zdejmę pasek HP, to że ten. To czy bestia nie zmieni priorytetu, że tak to imę? Więc wolę chyba nie wykazać generalnie.
Happy lepiej niech nie atakuje z innego prostego powodu. Nie, nie wspominałem chyba o tym, jak działa dokładnie Happy. Bo nie planowałem z niej korzystać jako tako, ale... Ataki Happy są w 100% efektywne na potwory, ale jednocześnie mają ten efekt gambitowy, że potwory będą ją namierzać, jeżeli zaatakuje, więc... To ja chyba mądrzejszym pomysłem jest, żeby Happy rzeczywiście nie atakowała w tym momencie. Mogę to wyleczyć protagonistkę, skoro już tu jestem. Fedek mi go ciabnie. Gromie, jeżeli coś. No obejrzenie to jest system, naprawdę szanuję. Czemu jest Darting Boy? Czemu mam wrażenie, że to jest plus 6 do Mighta? Plus 6 do Attack Speed! Na szczęście nie może nie atakować 4 razy. To jest pozytyw. Ktoś jeszcze ma turę? A Baltus! Nie ma tury. Ile pasków? Generalnie potwory mają dwa albo trzy paski zazwyczaj. HP. Widać to po tych klejnotach, które mają przy pasku zdrowia? Wiem, więc spokojnie, dlatego nie mam absolutnie żadnego problemu z takimi pytaniami, tak? Nie trafię. Trafię? Belni. Belni! Come on! Ja się czasem proszę, jak tak robię. Naprawdę. Ja doskonale zdaję sobie taką sprawę. Na szczęście akurat w tym wypadku bestia ma 0% feature, więc nie jest źle. Leca? Dorotka? Bezitera? Krytyk za 54! Jesus fucking Christ Almighty, to był trudny paralog. Waga musme... Moni... Mama naranee mon da... Monika? Maa ii... Kore wa tori modoshita. Omae mo Happy mo warukatta na. Kokoro no soko kara wabi sasete morau ze. Kimi ni mo nanka jijou ari sou da shi. Kaettara kikasete yo. No nie powiem, Balto, skopajesz nas w naprawdę nie złyszałem, bo... Więc lepiej, żeby twoje wyjaśnienie było sensowne. Sorede, kono isan? Wa nan na no? Genmitsu ni wa eiyū no isan ja nen. Okej, nie polepszę swojej sytuacji. Eiyū sensō yori ato no jidai ni 遺産を真似て作られた武具。これは俺の母の故郷で大切にされてた一族の秘宝みたいなもんらしくてよ。それがどっから情報が漏れたのか、この間盗まれちまったんだ。だから闇市に出るって話を聞いて強行に及んだわけね。強行って
に持ってやがんな。この通り。Nie będzie bycia wesołym po tym co odjebałeś。こいつを手に入れたやつが化け物になったら一人じゃ手に負えねえと思ったし。だからといって。W sumie to w całej grupie mieliśmy problemy。募集されかねねえだろ。バルトのくせに意外と考えてるじゃん。それで回りくどいことをやったわけね。お前も頼む。利用してすまなかった。A nie mogłeś po prostu powiedzieć, ej, może ci mi pomóc? I'm still mad. No, in janai. Okaasan no ichizoku no tame nanda shi sa. Ano kizoku no ossan mo. Nanka hanashi tsujiru kanji ja nakatta shi ne. Ah, sou da na. Nande konna mon hoshigatta no ka. Kore wa suisoku de shika nai keredo. Co on zrobił? Musume no tame da to omu. W dużej mierze no, opowiadał nam zmyślone bajeczki o tym, że Happy wywieźli do Enbar. I przez to powiedzmy wymusił na nas pomoc. Coś zdawał mnie co by było, gdybyśmy nie mieli Happy. Aż nie pewnie, gdybyśmy nie mieli Happy, to by nie było paralogu dostępnego, nieważne. とね、なるほど。ようやく話がつながったぞ。うん、英雄の遺産を欲した誰かが発端なわけだ。私それに近いけど、だってしモニカってしなプラストージだな。オックス男爵からはそれ以上たどれなかった。とは出てしにしないみ。数年前にも当主が亡くなっていて、家中もゴタゴタしているみたいよ。この件については、他の人も情報は知っているしかなさ。ああ、破りモニカ。そういえば。バルトはその武器、故郷に返すの？情報が漏れちゃってるじゃん。いいところをつくな。あ、tak bardzo dużym skrócie bardzo cię wymusił na swoją pomoc poprzez kłamstwa i oszustwa. Zamiast powiedzieć wprost, pomóżcie. A czekaj, o, ore ni ichimin suru tte hanashi da. Dagara, ore wa omae ni ichimin suru ze. Dzięki, nie żeby mi się przydały, ale... Akireta... Dajjina hiho ja nakatta wake? Sore dake shinrai shiteru tte kotta. Okej, czyli idę już sprzedać. Co może pójść nie tak, jeżeli po prostu weźmiemy i pójdziemy na kilka sprzedamy? Generalnie... Jest to relikwia stworzona praktycznie specjalnie dla Baltusa i nie mam zamiaru z niej korzystać z tego powodu. Siostra nie zauważyła. Auć. Brzmi boleśnie, to na pewno. Dobra, mamy jeszcze jedną misję questową, którą możemy zrobić i jedną, której nie możemy zrobić i która jest, która to zależy w tej chwili tylko i wyłącznie od nas. Chcemy pobić bandytów, czy chcemy poćwiczyć? Nie, no bandyci są pilniejsza sprawą. Wait! Wait! Pana Massive Difficulty Drop. Podejrzewam, że mógłbym dosłownie ustawić tę walkę na auto i nikt by się nie chciał, już ta walka w ogóle miała miejsce. Ja nawet nie żartuję. To jest najgorsze. I przy okazji powinienem... rozdać bataliony. Znaczy, hap! Inaczej. Odwróćcie się prawie. Czuję lepiej, człowiek. Nie, czekaj. Co ja robię? Czuję lepiej, człowiek. Tylko teraz, jak się... Tak się ustawia adiutanta. Kogo chce jako adiutanta? Chodź tak. Więcej magów! Cała drużyna magów! Mam w tej chwili cztery postaci, które są... Nie są magiczne tak naprawdę. Co ja mówiłem? Bataliony. Ty masz... Ja mogę zobaczyć, czy nie ma jakichś lepszych. Hmm.
Generalnie nie wiem, jakoś przy pierwszym podejściu do gry nie patrzyłem za bardzo na bataliony, tylko zostawałem w dużej mierze z tymi, które miałem na początku. Trzymajcie mnie, bo coś mi teraz strzeli. O, od razu lepiej. Ogólnie Blaze wydaje się całkiem spoko opcją. Biorąc pod uwagę dość spory zasięg działania, a jednocześnie jako to chyba aż na tyle często z tych... z Gambitów. Właśnie, czy ja je dostałem, czy... Zobaczmy, czy ja je dostałem. Znaczy, wydaje mi się, że ja może nie tyle, że je dostałem, co... A może dostałem? Może rzeczywiście dostałem? Nie, dostałem. Biorąc pod uwagę, że wymagają autorytetu B, jeżeli ktoś mnie miałby autorytetu, to raczej protagonistka, to raczej nie mają autorytetu. No dobra, to zostajemy przy tym, co mamy, tylko jeszcze raz wrócę z powrotem. To co strzelałem, że autowalka i potem żałuję, bo moje bronie są kompletnie popsute. I mean, jestem w stanie absolutnie uwierzyć w to, że na autowalce będę kompletnie wygrał. Ale z drugiej strony, jak patrzę na to, ile oni mi zdają, to mogę się zacząć zastanawiać, więc to pyta legitnie i normalnie. Ten machina batalionu. Tak, i stay pięknie nie dałem batalionu. Już tak tujmy. I jestem. Na pewno będę pamiętał przed zbliżającą się misją, żeby gadać. Jestem w 100% pewien, że tak będzie. Słyszałem w ogóle, że magowie to bardzo słabe jednostki. Tak zaufane źródeł. A boże, nie dublujesz? Jak już myślę, że on zabije... Plane... Raczej zabije. Czy Lizzie zabije? Nie, Lizzie nie zabije. O teraz. Protagonistka chyba najmniej potrzebuje poziomu rzeczywistych mojej postaci. Więc równie dobrze mogłaby zostać z tyłu i patrzeć, jak inni się uczą. Jak porządna nauczycielka i w ogóle. Ty! W idealnym świecie Lizzie teraz toczyłaby jeszcze 4 walki przynajmniej. Nie ma zasięgu. To ja mam kartkę za dużo. Znaczy... Źle to zrobiłem. Jeżeli chciałem to zrobić tak jak... Zacznijmy to. No czekaj. Ty masz 5. Raz, 2, 3, 4, 5. To nie, to i tak 5 ma zasięg. Chyba, że go zgambituję. Nauczanie też siada? Ej, Krystian, jak tam ci idzie nauka? Też po spektaklu ile filmów to już? Już obejrzałem na YouTube? To jest akurat standard. Czy jest cokolwiek, co powstrzymuje mnie przed wciśnięciem teraz po prostu czarać? Biorąc pod uwagę, że chcę, żeby wszyscy się ruszali do przodu? Możesz wszystkie urzucić, ale chyba mi się nie opłaca.
Mogę generalnie cofnąć o tyle tur, ile mi się żewnie podoba, ale mam ograniczoną ilość użyć w trakcie całej potyczki. Czyli dajmy na to, mogę użyć tego, nie wiem, w tej chwili chyba 7 razy na walkę i mogę za każdym razem cofnąć się, o ile mi się żewnie podoba, nawet do samego początku walki. Feldek, bądź moją żywą tarczą. No dobra. To co, jedziemy. Oni chcą dupy Lizzy, tak bardzo jak zawsze. Dupa Lizzy to moja dupa i nie oddam jej nikomu. Ej, co? Mam nadzieję, że przy wyrywaniu nic się z tymi sławkami nie stało, bo to jest coś, co ma miejsce aż za często. No jeszcze będzie mógł atakować Flying Stamtąd? Jezu, to jest pojebany. To jest łucznik, który ma posłanie do zasięgu, tak, to wszystko wyjaśnię. Say no more. To już nie będzie mógł atakować. Najwyżej zabiją mi Ferdynanda przez to. No dobra, nie jest aż tak, no. Dodatka niech podejdzie. No to w sumie też może podejść. Powiedzmy, że poziom trudności tej walki w porównaniu do poprzedniego padalogu jest zauważalnie niższy, że się tak delikatnie wydarzy. Wow. Tyle obrażeń. Ja nie tak wam powiem, że potem jak byliśmy w tamtym padalogu, to nagle tak jakaś taka dziwnie łatwa się wydaje. I tak wiem, że to nie jest coś, co powinienem mówić, bo pewnego dnia się na mnie odbije, ale... Póki co chcę sobie na to pozwolić, okej? Okay? Trafi? Nie. Jestem dumny, Konstans, z twojego nietrafienia. Tak naprawdę to nie jestem, ale... Jeśli to o Cesarowi działa... Ja nie wiem, ja w ogóle mam tak wielkiego pecha do słuchawek, że... Nie wiem. Nawet nie wiem, jak to określić po prostu. Za każdym razem coś się z niej musi zadziać i to niezależnie od czegokolwiek tak naprawdę. Dobra, 20. Niech on atakuje listę. Ta lista dostanie się na ten poziom. Jak się tak przeciwnicy umierają na hita, I know that! A niech PC jeszcze podejdzie, a sami szkodzi. Windish Bolt to taka słaba umiejętność. Przy najbliższej możliwości ustawiania umiejętności... Już w sumie ciekawe, czy ona jej nie ma. Ja bym się ktoś pytał. Jeżeli to my atakujemy, to dostajemy plus 6 magii przy ataku. Czyli efektywnie plus 6 obrażeń. Jeżeli dublujemy, to plus 12.
Słabo. Zobacz jak na kogoś, kto i tak ma chuj magii. Czy nie honory to tak nisko? O, dazo lepiej. Dostaliśmy bulion. Cebulion. Wizyta MVP. 100% prawdy, by the way. I jedna sobie mojej Jace inaczej. Czy będę mógł robić certyfikaty? Tak! Skorzystajmy z uczty. Co nam szkodzi? Dobrze, że my chcemy z Hubertem mieć? Hubert najgorzej. Na przykład dzisiaj już jako taka właściwa misja fabularna. Tak, zbyt pozorom. Wiem, że ten paralog zajął nam długo, ale też dzisiaj będzie ta misja fabularna. Mamy też teoretycznie... Nie mamy możliwości kupienia wyższych CV, prawda? Nope. Czyli choćbyśmy chcieli, to jeszcze nie możemy chyba awansować na wyższe te. Wait a minute. Hold up. Konstans, mam biznes do ciebie. Tak samo ty. Czuję lepiej, człowiek. Teraz powtórzę pytanie. A, okej, czyli nie możemy, bo za niskie szanse. Czy jest ktokolwiek u mnie, kto może w tej chwili zdawać egzaminy na to? Pewnie nie, bo za niski poziom. Szkoda, że nie ma napisane, od którego poziomu jest. Bo zastanawiam się, czy protagonistka nie może, bo nie ma poziomu, czy nie może, bo... nie ma odpowiednich skilli. A pamiętaj o batalionach. W sumie to jest dobry pomysł, teraz jak o tym mówisz. Kto nie miał batalionów u mnie... bo daj Lizzie. Tylko czy ktoś jest magiczny stricte? Najwyżej ten. Dobra. Tak będzie i ten. I guess. Bo tak to chyba wszyscy mają z tych, z których rzeczywiście korzystam. Dobra, to jeszcze raz certyfikaty. Czy komuś chcę dać jakąś inną rolę? Tak, póki jeszcze tu jestem. Mogę z Inharda zrobić mrocznego maga w sumie. Tak bym się upadł. Czy ja chcę zrobić z Inharda mrocznego maga? Czy jest jakiś powód, że on tego nie robił? Znaczy on nie dał, że mógłbym zrobić z niego maga, że miał Fiendish Bow? Ty, to jest sprytne. Fiendish Bow.
Hey! Midnight Mage, Mage! Czy chce, żeby Bernadetta spróbowała się nauczyć być kawalerzystką? Nah. Ale z drugiej strony, pomogłoby jej to z jeździectwem, które będzie i tak później wymagane? Nah. Ty się jeszcze uczysz, ty się uczysz, ty już maksowałeś, ale nie wiem, czy chcesz, żebyś się uczył innych rzeczy. Ty nawet nie możesz się uczyć innych rzeczy. Najgorsze jest to, że mamy w tej chwili ograniczony zasób pieczęci do uczenia się nowych klas. Więc mogę tak naprawdę jeszcze jedną osobę wybrać tylko. Ja najlepiej mógłbym zająć się to z protagonistką. Guhehehe. No dobra. Moje, z tego co pamiętam, to była ostatnia pieczęć, jaką miałem i nie ma już więcej do kupienia nawet, choćbyśmy chcieli. Dobrze pamiętam? Oczywiście. Goddammit. Może gra się zatnij, za którymś razem wejdzie. Right? Hej. Dobra. Muszę zdecydowanie się kupić w nowe rzeczy. Mam od cholery, albo od zajobu, albo jak to woli kasy, więc raczej się nie przejmuję takimi dobierkami. Więc na razie sprzedam rzeczy ludziom, a potem się będę zastanawiał, kto czego potrzebuje. Podejrzewam, że w następnym rozdziale się rzeczywiście odblokuje. Nie ten palmory. Dla ciebie ten drop. Ty nie potrzebujesz, dla ciebie wszystkie możliwe lance. Linhart nie potrzebuje. Hart mi się odłączył? Si. Znaczy, odłączył to może złe określenie, bo w tym wypadku to bardziej syrowy włączył. Żelazny łuk czy stalowy łuk? Stalowy. Nawetka nie potrzebuje, Petrze by się przydał stalowy miecz. Sylwek ma to co trzeba, Listę nie potrzebuje, Flay nie potrzebuje. Dobra. A, wydaje mi się, że wszystko co trzeba mam. Możemy zobaczyć to tam w supportach jest. A to kto jest? Z tego co widzę. Więc jeszcze przed fabułą sobie poglądamy. Scenki rodzajowe. Nie są to zbyt przyjemne plotki. Jeszcze w czyjejś obecności. Trochę później na reakcję, nie powiem. あなたと一緒にしないで。リンク、何かが変わったに悪きれた。お得コストは巨匠。まあいや、それより案内かけ口を叩かれるけどね。好きなものを食べると、どうでもよくなるよ。あなたと一緒にしないで。リンク、一人にして頂戴。お願い。いいけど、自分の生き方は自分のものだよ。他人の言葉で変わるようなもんじゃない。それに、ごめん。 Dorota chce być sama. Linhart wtrąca się w sprawy innych.
Wszystko na opak. Kompletnie na opak. Riharuto, watashi machimashita. Mite kudasai. Petro? Noni wo mireba? Chotto, kyū ni yari wo furi mawasanai de. Peta, uważaj, co robisz z tą dzidą. Dou desu ka? Watashi, ken-san tsumimashita. Aha. Mae ni boku ga shiteki shita kara ka. Sukunaku tomo, mae ni boku ga kininatta ten wa yokunatte ta to mou yo. Właśnie sobie uświadomiłem jedną rzecz w tym momencie. Że gdybym robił dwugodzinne simy, to dosłownie zrobiłbym jeden dzień plus oglądanie eventów w ciągu jednego sima. Przeraża mnie to trochę. Słuchaj, też jedna ciekawa rzecz jest taka, że Petra w tych scenkach się uczy walki włócznią. Czego generalnie w grze prawie nigdy nie robi? Petra używa się w większości broni, ale włócznie akurat najrzadziej chyba ze wszystkiego. Ikioi ryoshi furi orosu desu ka? So, so da yo. Chikara wo irete. Tak żeby nie było, zdaję sobie sprawę, że Wyvern Emblem to trochę mem i w ogóle. Ale Petra tak naprawdę może walczyć i mieczami, i toporami, i łukami. Też nie każdą bronią fizyczną, a włóczniami akurat najmniej okres, żeby sensownie z nich korzystała. Wszyscy chcą, żeby Linhart zaczął coś robić, a Linhart ma takie: weźcie, nie chce mi się, zostawcie mnie, dajcie mi spokój. Ja, Aristea. Kimi no himitsu o shitte shimattan da kedo. Himitsu? Douse ne mo hamo nai hanashi de shou. Sonna no ki ni suru dake jikan no muda desu yo. Iya, sore wa dou kana? Nani shiro kore wa monshougaku no joushiki ga kutsugae sareru hodo no. Matte, tamatte. Chotto. Basho o kaemashou ka? Chwilę wcześniej takie: o czym, nie wiem, czy ty gadasz. Doko de shittan desu ka? ハンネマン先生の部屋で不慮の事故があってね。やっぱり。誰にも言ってないでしょうね。もちろんだよ。君が2つの紋章を宿してるなんて知れたら実験。確かに。やめて。確かに私は紋章を2つ持ってます。でも口に出す時は本当に小声にしてください。お願いします。 あ、やっぱりそうだったのか。鎌をかけてよかったよ。な、え?私のこと騙したんですか?たく。騙したなんて人聞き悪いな。仮説を述べただけだよ。ナプシ メトだ。なスペルだね。ハンネマン先生の部屋で得た情報。これ実際、そういう人ポテイジョバムやかそばザラグや。それより どうして 2つ宿してるの? 生まれつき? それとも何かの魔法で? 2つの力を同時に使うって どんな感じなのかな? 教えてよ。 いい加減にしてください。 私にだって言いたくないことはあります。 絶対教えませんから。 ktoś może niekoniecznie chcieć się o tym rozmawiać? 秘密にしたいのかな? 僕だけにでも教えてくれないかな? Powiedział najbardziej grzeczny i kulturalny osobnik tutaj. Jak ona może mi odmawiać? Nie ma prawa. Kompletnie. Przysięgam. A tego nie ironicznie się boję. Nie, serio, boję się, co może Sylwan robi z liceum. それにしてもディシテアは偉いよな。
俺、結構尊敬してるんだぜ。何ですか、やぶから棒に。俺より4つも年下だってのに、いろいろ頑張ってるだろ。俺、君くらいの年の頃は好き勝手遊び歩いてたからな。あんたが好き勝手に遊び歩いているのは今も変わらないと思いますけど、私、あんたと違って時間がないの。遊び相手なら他を当たって。ま、もしかしてこの後は魔法の特訓かい？俺でよければ付き合うぜ、リシテア。どんな訓練がいいかな。ひとまず、リシテア、chcę pokazać ci magiczną sztuczkę? 結構です。わざわざあんたと一緒にやる必要はないわ。第一、何です？さっきから私のこと偉いのなんのと言いながら完全に下に見てますよね。私が年下だからってあんたに劣るとでも思ってるんですか？いや、君ができるってのはよく知ってる。年下とか。あ、nie zaprzecza。君は優秀な子だ。To jest takie。その。To nie wiek, to tylko coś innego。しっかり者だし、もう火の打ち所が。ということは、私が下というより女性を下に見ているということですか？Akurat podejście Sylwana do dziewczyn już znamy trochę z innych ten. そうなるんだい。俺はただ君を褒めただけだぜ。君の才能と努力とね。相手を見下している自覚がないならなおのこと厄介ね。あ、いや、自覚も何も。君、一体何と戦ってるんだい？何にせよ、忙しいので失礼します。あ、一つだけ付け加えさせてもらえる？ん？なんだい、リシテア。私、魔法は得意だし、日頃から鍛えてるので。いや、no, śmiało, próbuj, リシテア。Nie ma sprawy. Nikomu nie będzie smutno z tego powodu. やれやれ。くどく相手を間違えたか。No, tak to bife, to faktycznie do niej nie zarywał. Robiłem postępy. A wiecie, w czym jeszcze robiłem postępy? Fabule! Czas na wielką bitwę orła i lwa. A jeden się zagubił. A rybki kiedy? No... Rybki już w tym miesiącu były! Tak, ja mam fabułę. Tak, wbrew pozorom, trzy domy mają fabułę. Tejkokryo Grondaz Hegen. Kukua, ore no jikka, Belgrizke no ryoci da. Teraz wszyscy będą kojarzyć to bardziej z łowieniem ryb. Cztemo, senjou ni naru no wa areteru atari rashii kedo na. To czemu robicie bitwę na polach pszenicy? Sensei, anata naraba kono jujitsu-sen, dono you ni tadakau? Mówisz to tak, jakbym to nie miał wpływ na to, jak ta walka będzie przebiegać. Masz na myśli patrzenie na to, jak nie trafią w ekscelenty? To jest chyba znacznie bliższe prawdzie. Dzięki, Hubert, zero presji. No też. O mai ni wa shissaku o bankai suru chikara sae nai to. Naraba watashi ni makasete oke. Kizuguchi o hirogeru no ga seki no yama desu. Edelgardo sama no jama ni naru. A co, jeżeli powiem wam, że Hubert ma rację? Ore mo ore mo. Janai ya. Ochitsuke yo omae ra. Tadakau aite fusoku arimasen. Watashi shishi to shika karemasu. Generalnie przypomnę też o jednej ważnej rzeczy, o której mówiono wcześniej. Mianowicie, że w tej walce nie tylko się liczy to, kto wygra, ale jak wygra. Ale to nie jestem pewien, czy będzie jeszcze powtarzane, czy nie. Więc najwyżej zaraz o tym wspomnę. Sono wari ni wa mattaku kinchou shite inai you da kedo. Ata
私も力を尽くして戦いますわ。ファンに wydaje się jakoś specjalnie przejęta。間もなく開戦よ。グロンダーズの野にわしの旗を立てなさい。Ruszajmy więc! Do boju. Ja nie wiem, czy pamiętacie tą pierwszą misję, którą mieliśmy z udziałem naszych studentów jako tako. Tą, powiedzmy, bardziej pełnoprawną niż tylko z przywódcami domów. To będzie coś mniej więcej w ten deseń, tylko na znacznie większą skalę. Dobra, zobaczmy, jak wygląda... God damn it. To jest taki naiwny człowiek, który myślał, że nie będzie musiał je mieć. Próbuję, spójrzcie, próbuję! Ale się nie da. Dobra, bez zaskania się, wydaje mi się, że przygotowania poczyniłem. Jeżeli Bref albo Edelgard padną, to bitwa będzie przegrana. My zaczynamy na górze. W lewym dolnym mamy w niebieskie lwy, w prawym dolnym złote jelenie. Jak widać, oprócz powiedzmy tych bohaterów mamy też zwykłe jednostki. Więc teraz już to są bardziej takie, powiedzmy, armie przeciwko armiom, bardziej niż zwykłe potyczki i paru studentów między sobą. A wszystkiemu nadzoruje kościół. Spokojnie. To ile tutaj jest żołnierzy, nie przekłada się na to, ilu żołnierzy spotkamy w trakcie samej potyczki. Ja absolutnie aprobuję muzykę, która leci podczas walki na pola grony. A jako, że bitwa krótka nie jest, to będziemy mieli okazję chwilę jej posłuchać. Spoiler, ta balista to pułapka. Przy okazji obecnie aż ją zają. Jeżeli pokonamy więcej przeciwników niż pozostałe domy, to dostaniemy dodatkową nagrodę. Powiedzmy, że strategia pod tytułem postoimy sobie, poczekamy. To nie jest strategia, którą chcemy tutaj jakoś obejmować. No i też kwestia, że na środku stoi sobie aż i będzie w nas strzelał przez całą mapę, więc musimy jednak jak najszybciej się tam dobierać. Po naszej lewej flance mamy oddział też na Pegazach. Ingrid, która ma zdecydowanie za wysokie styki jak na swój poziom. Ale kto by się przejmował takimi rzeczami. Poprawię oddział konnej plus łucznika. No i na środku taki opancerzony póki co. Plus aż na baliście. Wniosek! Naprzód! Ja nie jedyne co w nas teraz powinno móc trafiać to wspomniane wcześniej balisty. Wydaje mi się, że nic innego nam tu i teraz jako tako nie grozi. Chciałbym, żeby Benny przeszła na stronę z tymi z rycerzami Pegasów. Cześć, Gerdo. Ktoś by się przydał na tej stronie i to najlepiej, żeby nie była Lizzie ta mimo wszystko, bo nie wierzę w jej przeżywalność. Aż tak. Mogę dostać taką dwójką. Aj, dostałem taką dwójką na razie. I żeby nie było, sprowadza się to w dużej mierze do tego, że tak naprawdę każdy się bije z każdym, tak? To nie jest tak, że wszyscy rzucają się na... Tylko przeciwnicy będą się bić też między sobą, tak? Więc...
to, że powiedzmy musimy zabić jak najwięcej przeciwników, to nie do końca jest tak, że możemy po prostu powoli ich wybijać, tak? Oni będą się bić między sobą i musimy jednak się spieszyć wstępnie. Generalnie też tutaj są takie, powiedzmy, pseudo-kanoniczne klasy, które przyjmują każde jednostki. Jeżeli chcemy tak to nazywać. Oczywiście każdą z jednostek da się zrobić tak, jak się żywnie podoba, tak? Nawet można, nie wiem, z Kaspara robić maga, tak? Przecież kto mi zabroni. A nie zawsze jest to, że tak to imię, optymalne. Głupie pytanie. Ciekawe ile ona będzie, jak tylko podejdzie. To jest w stanie zabić, nice. To nie jest tak, że jestem przelewelowany! Przysięgam! Może odobinę. Tak, chodź pinkę. Dobra. To jeszcze raz, głupie pytanie. Nie lubię, to jest 17. To jest... Easy, ta jest efektywnie na 2 hity. Oni tak, nie spodziewałem się absolutnie niczego innego. Dobra. To tego niska miała iść tam powoli. Na to sklej najlepiej. Wypadłeś tutaj. Ja będę musiał podleczyć listę po tym strzale. Chyba, że jakiś do mnie trafi. Na szczęście. Trafione. Po moim trupie, Lorenz. Jak widać, Klot też nie jest zadowolony z jego działań. Podobnie jak my. Przy okazji wszyscy się będą powoli pchać do środka. Co stale nie jest nam na rękę, uwierzcie mi. Dobra, w sumie to czy w takim razie dobrze, że jestem z tej strony? Zobaczymy. Jakoś to będzie. Najwyżej wiedzie na to, że ich bardzo ładnie oflankuję i będę mógł mówić, że wszystko jest zgodnie z planem. Czy ja pobiję aż w tej turze? Hej, żegnam. Koniec strzelania z balisty. Nikt nie będzie strzelał z balisty, moja balista. Dużo większym problemem jest to, że koledzy teraz za intensywniejsi będą dobierać do moich postaci. Czy ja jestem absolutnym... goddammit, nie zmieniłem z tych abilitek. Okej, w Ingrid praktycznie nie ma szans trafić. Więc chyba najjasniejsze co mogę zrobić... to powoli uciekać tak, żeby... oni podlecieli do mnie, a ja nie... a żebym ja nie musiał się z nimi użerać w ten sposób. Bo to może być trochę zbyt niebezpieczne, że się tak wyrażę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że sama Ingrid jest w stanie zajść mi bez nadety w jedną turę, więc wolę nie ryzykować. A propos ryzykowania. Także Edelgard ma 10 wcale mnie nie pociesza. Oni się tu będą powoli bić, na szczęście powoli. No ta zasada jest taka, że jednostki te bohaterskie tak zwane będą dużo łatwiej zabijać rzeczy niż zwykli żołnierze. Nie widać na dołączonym zresztą. Ale oni gwałci wszystko, co się rusza. Dobra, Pelta jest w stanie mu oddać.
Ja bym nawet zabiła, gdyby drugi hit trafił. No. To są level upy, proszę państwa, a nie jakieś plus jeden, plus jeden. Się obrzeje na to plecę? Dobra. Najpierw trzeba zażegnać kryzys na tej planze. To jest mój priorytet w tej chwili. I bardzo, ale to bardzo... Drugie pytanie. Ja nie mogę stąd używać dodaje, prawda? Nie, bo to mam zasięg minimalny 3. A, dammit. Powiem więcej, nie mogę też dublować Ingi, przez to jak idiotycznie dużo tak nasze speeda ona ma. Mogę spróbować trafić do Dime, ale czy źle skończy. Czy ja mam coś, co dobrze działa na tutaj? O mój święty Boże! Zawsze zapominam, jak idiotycznie miejsce pogadza są odpowiedni na magię. Przynajmniej tak spikesy działają. I guess. Dużo bardziej mnie niepokoi, jak wszyscy chcą się dodać do... Lorenz, kurwo! Zostaw moją wizytę, proszę. Dobra, muszę wymyślić, jak sobie poradzić z Ingrid. To jest mój główny problem na chwilę obecną. Bo magia ewidentnie nie jest rozwiązaniem, jak widać. A mam tu samych magów. Aż no mówię, no mogę zaryzykować... A to przeżyję. Mógłbym zaryzykować Deadeye'a w nią, ale Deadeye ma strasznie małą szansę na trafienie. 49%. Bóg niesie cały! Fuck! Nikt nic nie widział. Czy dostrzegacie jakiś pewien problem, jeżeli chodzi o moją obecną sytuację? Bo ja tak. Ja bym był bardzo, ale to bardzo wparty, to próbowałbym aż trafię. Za którymś razem muszę trafić. To teraz jeszcze muszę... Kto się znowu do niej dopiera? Czy wy to kurwa widzicie? Wszyscy chcą Lizzie. Ech, Edel! Do jasnej kurwy. Wiecie co? Że to overkill? Nie obchodzi mnie to! Czuję lepiej, człowiek. Dobra, wydaje mi się, że to niego nie mam pode... Kto to jest? To nie jest Leonie. To może być Leonie. Nie, Leonie tutaj... Leonie nie podjedzie po schodach. Więc dodatka powinna być bezpieczna. A?
Teraz tak, on chce się dobrać do dupy Lilitei i to nie jest nic nowego. A to jest okej. Okay. Linkard nie będzie miał zasięgu. Dobra, czyli ta strona jest praktycznie z głowy. Dobre pytanie. Chyba, że... Zostaw ją! Zawsze tu minus 5 do ataku. Znaczy nie oszukujmy się, jakby... To jest takie, że wiecie, jak będzie chciał krytnąć, to ich tak krytnie. A to jest... To co właśnie robię, to jest coś, czego pożałuję w danym życiu. Dwadzieścia siedem, czternaście. Podziwiam, że Leonie aż tyle zadaje. Czego ona aż tyle zadaje? Pewnie nawet Nilerem. Też? Tak, chyba nawet Niler to był. Mam złe przeczucie. A teraz atakowo. O, to jest bezpieczne. Chyba. Teraz? Ej, fajnie dostała poziom. Okej, okay, zobaczmy jak wygląda sytuacja na chwilę obecną i czemu chujowo. Hilda nie trafia, jeden na całe szczęście. Tak, kurczę, bo nawet nie da, tak myślałem, że to będzie to. To mamy z głowy. Dodatka do 13, to nic strasznego. Dobra. Czy Hilda mi zabije Flame, jak tak zrobię? Nie. Na szczęście nie. Dobre pytanie. Czy ja mogę, muszę to robić? Tak. Kategorycznie muszę. A, czy ktoś stąd... Nie, nikt stąd nie będzie miał zasięgu. Więc wystarczy, że zrobię to tak. Hilda nie ma tej często, więc się nie boję, że mi nie skrytuje na śmierć. A teraz, jeżeli trafię, to ją dobiję. Nice. Dobra, słuchaj Leonie. To nic osobistego, ale... Idzie dalej. Peta przypomni sobie, że jest mieczniczką. Bo czasami mam wrażenie, że możemy o tym już zapominać. Tak nie dostanie chwila. Dobra, wydaje mi się, że to już możemy powoli podchodzić do przodu. A przez powoli mam na myśli zapierdalać gnoje do roboty. Nie ma opierdalania się z tyłu. Feldek. Gdzie Feldek powinien pojechać? No, spojrzę tutaj, bo tutaj się trochę pierdziel będzie robił. A ktoś się też musi Felixem zająć.
しかないな。まだファルパード。ここで一気に。Potężne gambity za 5. Cóż za potęgę, jak oni to robią? No więcej jednostek mi ubijają, nie podoba mi się to. Zostawcie mi jednostki, jak to je ubijać? Dobra. Jak wygląda położenie, w którym się znajdujemy? To jeszcze nie jest poziom chujowy, ale stabilnie, spokojnie. Jak tu podejdę, to kto mnie atakuje? Okej. Okay. Sam Klot może mnie atakować, nie jesteś źle. Chyba teraz wypadałoby się ogarnąć leczeniem trochę. Sylwek niech podchodzi dalej. Z tego co pamiętam, na tej mapie posiłki jako takie nie obowiązują, co w sumie ma sens, biorąc pod uwagę, że to jest taka ładna, oficjalna bitwa, nie żadne tam potyczki z najemnikami, bandytami czy kijewo, tak? Feldek może jechać dalej, niestety zjeżdżanie na koniu po schodach nie jest najlepszą rzeczą. Da się tutaj zrobić jakieś ślepy tymi łamynami? Ja też, że się da. Często gęsto miałem tak, że pod koniec gry moja protagonistka miała takie idiotyczne staty, że większa rzecz tak naprawdę była w stanie celować. Jesteś pewien, że to ja tu powinienem się poddać? Najpierw zacznij trafiać! Plot. Please. Rozwieszczam mojego życia. Dobra, w jakiej sytuacji jesteśmy? 28... Bywało lepiej. Ile masz zasięgów? Powiedz mi, ale tylko... Okej, czyli mogę tutaj podejść. Tu chyba będzie bezpiecznie w miarę. Bo nie będę kłamał, że po moich doświadczeniach z studniem Feliksa nieco się boję. Zarówno ze względu na to, ile ma ataku, jak i na to, ile ma speeda. Ogólnie to połączenie nie należy do najprzyjemniejszych, nie będę kłamał. A ty powiedz tu. Jakbym się bardzo uparł, to mógłbym pewnie posadzić Petę, żeby siedziała na tej, na baliście. Ale nie jestem aż tak bardzo uparty, więc... Trochę whatevs. Rób co do ciebie należy, czy nic. Niepokoi mnie ten Dimitri, który do mnie podchodzi. Byku, zostaw mnie. No, pytanie. Czy ty masz na kogoś za... Oh boy. O, ma dużo osób zasięg. To jest niepokojące. Tak, nie przewidzieliście się, tak? Spicy bio za 44 razy 2 w Deadu. Nie wiem, czemu powiedziałem byku, by the way, ale chodziło mi o Jika, tak? Hmm. 22, nie, kombatant nie wystarczy raczej. Wiecie. To mnie zdziwiło. Myślałem, że ją zgubluję.
bezpiecznie będzie, jak tutaj podejdę. Generalnie chcę odejść od tego cholernego dzika, żeby mi nikogo nie zabił. Sayonara. Jedna rzecz mnie ciekawi. Nope. Nawet nie wiecie, jak szybko nopuje, jak widzę, że on przeżyje. Z ciekawości, ile on ma siłę? 53. Mało. Spodziewałem się, że na tym etapie będzie miał około 30. Więc nie ukrywam, że jestem nieco zdziwiony. In plus, ale jestem. 10, jest ok. Ktoś jeszcze tu ma tury? 13, 16, dobra, chowaj się krzaką. Dimitriego będę chciał bardzo na dystans zdjąć, miałem możliwości? Wolę nie ryzykować, coś tak wyrażę. Dobra, Mercedes leczy Felixa. Co leczy Felix ma? Oni będą mnie strzelać, i to nie trafią przynajmniej raz. Drugi nie trafi. Trzeci? Nie trafi. Nice. Teraz mają zasięg na planie, co mnie nie pchali. Konsens ma B plus w Rizonie z tego co widziałem. Flayne ucieka, żeby nie oberwać. Od łucznika. I teraz muszę wymyślić, co zrobić z tym durnym dzikunem. Aż chyba więcej od nich zrobię. O cholera, on to przeżyje. Żartowałem. Aja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 j
Krzyknął mi panie Dimitri. Obawiam się, że spotkałeś właśnie panią Balansę i zniszczenia. Tak naprawdę to nie jest miałem tak przykre, ale nie musiał o tym wiedzieć. Ucieka, żeby się naprawić. W sumie to tak. To nie jest aż tak bezpieczne, jak bym chciał, żeby było, więc... No i czy najlepiej było, żeby on wyleczał? Biorąc pod uwagę, że jest moim healerem jednak, wbrew pozorom. 20... I ta biedna jadelgatka stoi z tyłu i nic nie robi. A czy nie, nie, to. Ja? Kto im jeszcze został? Rycerz, Mercedes... Tylko rycerz i Mercedes. A i ci, dwa i ci. Jest jeszcze ta jedna skrzynka na mapie. Ktoś u mnie klucz miał. To u mnie ma klucz, przyznać się. Perdek. Perdek, jedź po klucz. Znaczy, po skrzynkę. Z kluczem. Droga się nie rusza. Więc trochę whatever. Oni będą mnie strzelać. I nawet trafiać o dziwo. Wygrywanie robiąc absolutnie nic. Aj, no daj. No ale... Moja cynamonowa bułeczka to zostawcie, co? Moja cynamonowa bułeczka ma być cała Izela. I tego się trzymajmy. Czasem żałuję, że Flame nie ma w tego... fizika. Przydałby się. Ta skrzynka była tu, więc tak muszę się dobrać do Mercedes. Czyli to będą różnice, tak na pewno. To użyję tego, co zdaje najwięcej. Testuj nic nie rób.
一つ上がりました。ktoś potrzebuje leczenia darmowy. Zresztą już się może tak naprawdę nie ruszać, bo zależy mi głównie na zapalenie tej skrzynki. Dobra. Teraz tak, Klein weźmie podleczy. Jak już mówiłem, darmowy. Nawet jeżeli niewiele, to zawsze coś. Dobra. Jelenie pobite. Pan Kiepski jedzie po skrzynkę. Tutaj mamy zabójczą lancę. A teraz mogę się zastanawiać, co z tym zerzem zrobić. Równie dobrze mógłbym po prostu sobie podpływać i wyszło podejrzane równie dobrze. O nie, to straszne. Dorotka, masz jedną robotę. Nice. A któż to mógł być zwycięzcą w tej trudnej i wymagającej potyczce? Nie, no co ty? Nigdy nie grałem w placzugę. Zwłaszcza jak odpalam padolo... Chwilę. Co? Padologii? Padologii aż mózgiem. つくづく敵に回したくないもんだ。二人ともお世辞はいらないわ。紙一重だったと思っているのよね。それは否定しない。もう一度戦えば違う結果になるかもしれないもの。先生、あなたはどう思った？フライヤーじゃいてだ。S。S なのぼ。先生。な、今だけは調子に乗っても。気にしないことにするわ。ともかく、俺はこの戦いの経験が生かされる日が来ないよう願うばかりだな。まったくだ。お前たちと剣を交える未来は勘弁願いたいからな。そうね。Wystarczy, że nie będziesz się odpierdalać maniany i wszystko będzie okej. 帝国と王国の争いから取られたものだけど、それも過去の話。いずれはその名も歴史の波間へと消えていくわ。Mówię, tak długo jak nie będziemy odpowiadać maniany, to będzie okej. Okay. Ale ja mam teanda. Garug Maku nie modottara. Gakkyu no kakine o topparatte. Seidai ni utage o tanoshimanai ga? Ma, shokudou de da ga. Tagai ni shinboku o fukameru ii. Mieliśmy już wielką ucztę przed całym zdarzeniem, przypominam. Modotta hi no yoru ni shugou ne. Sensei, sore de ii? A czy mam wybór? Nie. No oczywiście, że nie mam wyboru. Sonnani mabushi ega o mukeraleru to watashi mo hame o hazushitaku narisou yo. Owatta. Yoyaku owatta. Shiranai hito ippai no gohan. Przyjechali ludzie pooglądać, no. Nie ma dość biedni. Dobre doświadczenie. Możesz rozwijać. Ale... Najgorzej. Mili sympatyczni ludzie. Nie! Najgorzej! それでうまくさばいてまとめて倒したんだよね。聞いたよ。そろそろ眠い。ちゃんもなプシミヤクロリ。ねえ、なんだかすでにいい感じ。あ、スコンビエシヤクシミヤウロリ。ずるくないかしら。私だってこの後誰かと二人でどこかに消えたい。うん。あ、なんかパスタな。さっきピスティブローシートたら。と考えていたのだが、どうだい？そうね。
ベル君で妥協しましょうか。おいえい。今まで私は一人で彼らを指揮し、導いていかなければと思っていたわ。でも、先生が指揮し、私があの中に入って共に戦うことを経験して、あ、więc tak brzmi potęga przyjaźni。采配で戦うことを喜ぶ自分がいる。おいえい。To takie miłe. 誰の采配も受けない。帝国の人民すべてを導く立場にある。けれど、本当は共に支え合い、導き合う相手がいたっていいのかもしれない。Co Juch tak naprawdę chciał przekazać? Ostatnio jak szedłem do postołówki po Lolitkę, to wiem jak brzmi. 100% tak było. Czy naprawdę ja jestem pewnie osobą, żeby pomagać cesarzowej? それは皇帝になっても変わらない。以前あなたを帝国で雇いたいという話をしたわよね。あれは撤回するわ。今はただあなたに手伝ってほしいと思う。やがて来る私の。あ、じゃあ、jak rozumiem, już nie chcesz mi płacić, tak? Tylko uznajesz to za pewnik, tak? To chciałem mi przekazać.一番の主君者なんですか。Wiecie, wcześniej było takie, zatrudnię cię jako mojego doradcę, a teraz, na pewno będziesz mi pomagać, prawda? 私たちを指導してくれる先生に、みんなで礼を言わないかということになった。Ej, nasi uczniowie nas doceniają. 先生の教え、我が血肉となりました。セリフ練習した成果です。俺たちのこと。先生はバッチリ鍛えてくれるもんな。あしみは。私たちを担任として導いてくれて。マジブシティボニメイブシティトファニアチャス。私もこのような体験ができて、改めてお礼を申し上げますわ、先生。私も。Mnie też osobiście odrobinę przerażają nowe roczniki w podstawówce, szczerze mówiąc.Pamiętam, że któregoś razu jak byłem w postołowce, to tam u nas pierwsze piętro, to powiedzmy, znaczy pierwsze piętro, parter, to praktycznie, no, klasy 1-3, tak? I tam tylko na korytarzu człowiek słyszy, kurwa, ja pierdolę od takich dzieciaków 7-9 lat, takie... Panie?Co dostaniemy w nagrodę za bycie dobrym graczem? Wasi no chikara o tskute oru no zia. Kono tedo, yoyu de katte morawa neba komaru. Trzeba było po prostu Bernadette pomóc, okej? Kono yona kadai o kimi ni tsutaeru no wa kokoro ui no da ga yokusetsu kimi tachi no gakkyuu ni wa kadai toshite Lumiru mura no ihen no chousa ni mukatte morau. Okej.ルミール村。確かお主が父と共に何度も世話になっておった村じゃな。あ、そうなんだ。これにしてやってみます。まだ詳細な状況は判明していないが、村人の様子がおかしい。ルジに zachowują się tak jak pan Bóg przykazał。情報の真偽を確認するため、すでに騎士団を派遣。Trzeba zabić。Całe miasto musi zostać oczyszczone。Stety, prawdopodobnie w tej chwili。何かよからぬことの前触れでなければよいのですが、皆に主のご加護のあらんことを。Ej, błogosławiona lanca. Z tego co pamiętam, leczy nas? Tak, leczy. Jest dobra na potwory i leczy nas na koniec tury. Wydaje mi się, że wystarczy mieć ją wyekwipowaną, więc pod tym względem jest naprawdę spoko. Zwłaszcza dla na przykład Ferdynanda.Księżyc z czerwonego wiórka. Ja zawsze jak ten cytat przytaczam, to mam na myśli konkretnie Warcrafta trójkę. To jest bardzo znany cytat. Akurat z Warcrafta. Fodora ni nagai fuyu ga otozureru. Muhyou ga jinwari orite iku you ni Fagas no kita kara samusa ga ootte iku.Wszystko śniegiem zajebane, ja nie wiem. Nie to co za oknem. Tych wątek mi się przypomniało.
Spokojnie. Już niedługo Diablo 2 Defunded. Tak bardzo optymistycznie do tego podchodzę. Nie no, wierzę, że Diablo 2 będzie remastered, a nie refunded. Mam taką cichą nadzieję. Taką cichą, szczerą nadzieję. Nie mogą tego skopać takich Warcrafta, prawda? Prawda? Ej, dajcie mi wierzyć, okej? Chciałbym wierzyć, okej? といったところだな。本当に疫病の類ではないのか。ええ、医学に絶対はないけれど、可能性は限りなく低いんじゃないかしら。落ち着きなく動き回る、攻撃的になる、逆に寝込んでしまう。眠ったまま起きない。これだけちぐはぐな症状が見られるなら、考えられる理由は。Tym remake'iem ma się zajmować ta ekipa od od Crashy? Wikary zwierząt, czy jakoś tak? Więc pod tym względem raczej byłbym bardziej optymistycznie nastawiony? Ara, Geralt-san, doko kara kiiteita no? Ekibio no tagui dewa nai tte tokoro kara da na. Generalnie chciałbym tylko zaznaczyć, że od tego momentu w trzech domach zaczyna się robić nieco ciemniej, gorzej, mroczniej w ogóle. Bo do tej pory mieliśmy raczej taki trochę większy luz z wyłączeniem porwania Flaint. Ale powiem tak, dobrze w trzech domach to już było. Lepiej chyba nie będzie. Przynajmniej jeżeli chodzi o, powiedzmy, takie fabularne rzeczy. Tak, jasne, Manuela, chodźmy. Będzie fajnie. Geralt, psujesz zabawę. Geralt-san, sensei? Będę uczyć swoich uczniów. Bob. Oj, duśta. Dostaliśmy zawału. Ale już nie. Henda to mottara imuśtu ni modore. Maja wa heiki na kao de muri o suru karo. Po co tak się sprzeciwiam za bardzo? Halt! You're having too much fun! Aż czekajcie chwilę. Niech ja to znajdę. Gdzie to będzie? O, tam cię. To będzie bardzo leniwe, z góry mówię. Ale nie oczekujcie ode mnie za dużo, jeżeli chodzi o umiejętności artystyczne. Gdzie to jest? Kupię pytanie. Jak to będzie wyglądać? No nie będzie wyglądać. Mogę być po prostu dużo bardziej leniwy. Cześć.
Przysięgam, kiedyś się nauczę porządnej obróbki graficznej, ale to jeszcze nie jest ten dzień. To będzie tu. Czemu moje rzeczy zapisują się nie tam, gdzie trzeba? Mój stream w pigułce. Względnie ja, kiedy wchodzę na paralog. Albo raczej gra, kiedy ja wchodzę na paralog. Zostawię to sobie gdzieś na przyszłość, żeby wejść tego musto wrzucać, jak coś się złego zadzieje. No, w każdym razie mieliśmy drobne problemy, ale już wszystko jest okej. Okay. Right. Nikt nie mówi, że jest źle, więc chyba jest okej. Okay. Dobra, kogo mogę uczyć, kogo nie mogę uczyć? Mogę uczyć pół mojej drużyny tak naprawdę. Chyba wystarczy. Jako, że panterze same się ciężko levelują, to połóżmy go. A co, ja się będę? Ja? Ricardo, podróżmy w czarnej magii. To akurat będzie na B+. No, czegoś nowego się nauczy. Riza na B4. To nie do końca to, czego miałem nadzieję, że się nauczy, ale... Może i tak być. Dobra. Chciałbym, żeby się pouczyła białej magii. Aczkolwiek czarnej pewnie też powinna. Kto jeszcze jest wmaksowany z motywacją? Właśnie nikt specjalnie poza PC-u z osób, które chciałbym uczyć. Nawet nie wiecie, jak kolci to latanie. Ale się powstrzymam. Dobra, i teraz jeszcze jedna osoba. Czy ty nie masz... Nie, ty masz ten... Miecza. For what purpose? Może się tak wydarzy. Ulala. Dobra. Rozpocznijmy wykład. Kiedy jeden profesor uczy wielu uczniów, niektórzy nie będą dawać sobie rady, inni będą posuwać się dalej ze swoimi naukami. Ciekawe, jak to rozwiązać. Magiczne rozwiązanie nie jest rozwiązaniem. Więcej profesorów to też nie do końca jest rozwiązanie, bo co będzie każdy profesor prowadził dla mniejszej grupy po prostu. Nie jest to super rozwiązanie, moim zdaniem. Wykłady powinny być oceniane. Tak jest na każdej uczelni, jest dobrze. Kto wygrał? Co wygrał? Bo nie jestem pewien, do czego się odnosimy. Ej, możemy mieć tego adytanta. Jakaś bitka była. No my wygraliśmy i pokonaliśmy najwięcej jednostek, więc też dostaliśmy bonusowe nagrody za to. Właśnie tak się zastanawiam. To jest takie dziwne pytanie zadajesz. わかっているなら口にしないことね。ですが、
過ぎたことはやり直せません。Nawet nie jest zapas. 今をせめてそれを活用すべきかと。分かっているわ。それに皇位継承の準備も進めなければ。そちらについては障害なく進んでおりますよ。と誰か来たようですな。Czy to jedna z tych rozmów, o których nie chcecie, żeby ktoś słyszał? Tak, nie chcę. Lumiru Mura de Nanika go kotte i rutoka. A Nataka kokonikur kikaketo natta mura. Inne meita mono kanjirwane. Ksidan no chosa was sunde i runode. Pewnie tak, tylko na razie nic nie wiemy konkretnego. Moshi Mura no ihenga jini tekini hikioko sareta mono da to sreba. Kromak ma i runode się. Prawdopodobnie tak. Niegami Saitan no gide seho kyokai ni kumishi te ita Shinigami Kishin ya. Nazo no madoushi tachi wa furendo no yukai no ori ni mo sugata o misemashita. Soshite mata Daishudouin chikaku no mura de ihen. Same problemy z tym roku. Daishudouin no butai ni nani yara shoutai fumei no yakara no kinakusai koto o takurande isou desu na. Sensei wa kore made no jiken ga 一連のものだとは思わない。Biorąc pod uwagę, że wszystkie zaczęły się wtedy, kiedy my się pojawiliśmy w klasztorze? Jak najbardziej! ええ、普通はそう思うわよね。Ta odpowiedź nie spodobała się jednak. 私はこうも考えている。大修道院を取り巻く事件は一本の線でつながって見えるけれど、様々な者たちの思惑が複雑に絡み合った結果でしかないのかもしれない。と。自分の味方と。自分の敵がいるだけなんて単純に考えていては物事を正確に捉えられないかもしれないわよ先生。Po co mieć przyjaciół i wrogów, skoro można nie mieć ani tych, ani tych? To jest błędna logika. Inka, łapaj kwiaty. よろしくお願いしますね。ええ、無力ながら努力しましょう。私はまだまだ上を目指しますわ。Powoli uczył się latać. Powoli. 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 O, 見えてきました。Chyba nauczył się śmierci gamma. 必ず極めてやりますわ。Dobra.Paralog kolejny. Jej! Możemy robić zaawansowane egzaminy! Czy to oznacza, że będą do kupienia też seale? Powiedzcie, że będą. Oh, baby! To jest ważne pytanie w takim razie.Dobra, tutaj to akurat nie spodziewałem się, że będę mógł w tym konkretnym kontekście. Inne postać nie mają 20, więc tutaj też nie wchodzi w rachubę. Potencjalnie moglibyśmy w miecznika, tylko problem polega na tym, że nie mamy odpowiednio wysoko rozwiniętych umiejętności walki mieczem. Więc na razie to nie wchodzi w rachubę. Tak by the way, najbardziej zbalansowana klasa w całej grze. Don't hurt me.I tak było to w 100% sarkastyczne. Generalnie do zaawansowanych klas trochę nam brakuje, jeżeli chodzi o... Te? Jeżeli chodzi o... umiejętności w tej chwili. W sensie, możemy iść na egzaminy, ale jest spora szansa, że ich jeszcze nie znamy, tak? Bo egzamin na zaawansowane klasy wymagają umiejętności na poziomie A, a my jesteśmy raczej na B, może B+. Jedna rzecz mnie... A, bo nie ma 20. Right. Ja nie, póki co chyba tylko Linhart i protagonistka mogą pójść na egzaminy te lepsze? Głupie pytanie. To jest Paladin. To jest coś, co... Brzmi nie najgorzej, gdyby nie to, że Bernie nie ma aż tak dobrze rozwiniętych umiejętności walki lanca w tym momencie.
bo z tych specjalnych jest to Trickster, Chase World Faith, Brawling Faith, Reason Flying, hehe. I Valkyrie, czyli Reason Riding. Przy czym Valkyrie mogą być stricte tylko z żeńskimi postaciami. Czyli na przykład Lizita czy Happy. No dobra, to na razie mamy i wydaje mi się, że nie chcę za bardzo nikomu dawać tych. Znaczy mógłbym się zastanowić w sumie, czy chcę na przykład komuś jeszcze dać... do konwoju, proszę. Mogę na przykład tak zrobić i się teraz zastanowić, czy chcę kogoś przeklasować jeszcze w tych starych klasach. Fredek nie może żadnej nowej, ty się uczysz nowej, Bernie mogłaby na kawalerzystkę, Dorotka się uczy, Petra się uczy, Sylwek ma w Max Vano i mógłby się przemianować na czarnego maga, znaczy na zwykłego maga, z czarnego maga. Eskia daj Bernie na trafianie. No to przy okazji jakieś walki w sumie zrobię. Flan raczej nie ma co. No nie, to wydaje mi się, że cała reszta na razie będzie okej. Okay. Tak mi się wydaje. I generalnie na dzisiaj bym skończył jako tako. Wiem, że powiedzmy postępów dniowych było bardzo niewiele, ale... Powiedzmy, że walki zeszły dłużej niż myślałem, że zejdą i chyba trzeba się powoli do tego zacząć przyzwyczaić. Tylko w sumie jeszcze zerknę a propos walk. Będziemy się bawić na następnym streamie, już to czuję. Już to czuję. Ulala. Ula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 l
Ja już jestem gotowy. W każdym razie na dziś to było na tyle. Dzięki za przybycie. Trzymajcie się, po. Cześć.